Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Najpierw wszakże ogłoszenia parafialne. Tak to czasem bywa, że mam tutaj dla Państwa parafialne ogłoszenia, które zazwyczaj dotyczą jakichś okoliczności, w których możemy spotkać się poza sferą podcastową, w rzeczywistej rzeczywistości, jak to Bogdan Chwedeńczuk mawia. No więc właśnie takie dwie okazje się szykują. Otóż w najbliższy piątek, najbliższy względem dnia, w którym jest premiera tego podcastu, czyli w piątek 5 lipca na festiwalu Góry Literatury będzie można się ze mną zobaczyć. Będę miał ogromną przyjemność wziąć udział w rozmowie, którą poprowadzi Olga Tokarczuk, a jeszcze oprócz mnie będzie w niej również brał udział Leszek Kolankiewicz, profesor Leszek Kolankiewicz, antropolog i tłumacz. Rozmowa będzie poświęcona książce Odpowiedź Hiobowi. To jest książka autorstwa Karla Gustawa Junga. Właśnie jest nowe wydanie Odpowiedzi Hiobowi w tłumaczeniu Roberta Reszke. Jest też dostępne, ale niestety już tylko na rynku wtórnym za ogromne pieniądze, tłumaczenie Jerzego Prokopiuka. No ale w wydawnictwie literackim właśnie wznowiono tłumaczenie Roberta Reszke w takiej serii, którą Olga Tokarczuk właśnie firmuje. To są książki jakoś dla niej ważne, jakoś istotne, które wybiera i wybrała tę. Premiera dosłownie na dniach była. Zaprosiła mnie Olga do tej rozmowy. Jest mi też ogromnie miło, że o mnie w tym kontekście pomyślała. Będziemy się przyglądali odpowiedzi Hiobowi, zastanawiali nad tym, co ten tekst dziś nam mówi, nad jego rolą w kulturze, nad tym, jakie tezy tam Jung stawia, nad tym projektem niezwykłym, którym jest posadzenie czy też położenie na kozetkę psychoanalityczną samego Boga. No, posadzenie naprzeciwko właściwie, bo Jung swoich pacjentów na kozetce nie kładł, tylko skądinąd on pierwszy zaproponował właśnie, żeby odbywała się terapia twarzą w twarz. No więc właśnie 5 lipca na festiwalu Góry Literatury się widzimy. No a 12 z kolei lipca i 13 też widzimy się na festiwalu Slot Art. Slot Art Festival, tam też będę miał przyjemność wziąć udział w rozmowie jednej, którą ze mną przeprowadzi Dorota Ogrodzka i w drugiej, w której będą ze mną rozmawiać Zosia Żółtko i Antoni Mikołajczak. Bardzo się na te wszystkie spotkania i rozmowy cieszę, no i mam nadzieję, że Państwo też tam gdzieś się pojawią i będziemy mieli okazję, żeby się wtedy właśnie spotkać poza sferą podcastową, jak powiedziałem, w rzeczywistej rzeczywistości. No to może wobec tego, jak już tu do Państwa się zwracam, to się zwrócę również z podziękowaniem za wszelkie wsparcie dla podcastu Skądinąd na Patronite i przez moją stronę internetową. Zachęcam rzecz jasna do tego, żeby podcast wspierać, to mu umożliwia istnienie. Bardzo dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy, za wsparcie jako żywo, intensywne w systemie Patronite wyrażane. No i cóż, teraz przed Państwem rozmowa, która jest takim trochę preludium do wakacji, ale tyczy nie tylko tematów wakacyjnych, ale przede wszystkim tematów poważnych, choć jest tak jak i ta powieść, która będzie punktem wyjścia do naszej rozmowy, to rozmowa o sprawach poważnych, ale w takim tonie, który nie powoduje, że człowiek czuje się natychmiast przytłoczony, tylko przeciwnie, myślę, że to jest taki ton, który daje pewien rodzaj lekkości. Ona jest potrzebna nawet wtedy, kiedy mówimy o takich sprawach jak przemijanie czy upływ czasu. No a właśnie o tym z Anną Dziewit-Meller, która dzisiaj naszym gościem jest w podcaście Skądinąd będziemy mówić. Anna Dziewit-Meller jest pisarką, jest wydawczynią, dziennikarką, jest autorką świetnych felietonów, które się też ukazywały w formie książkowej, jest powieściopisarką, tych powieści już kilka napisała i my o najnowszej książce Ani Juno, która właśnie wyszła nakładem wydawnictwa literackiego, będziemy mówić.
No ale jak Państwo zobaczą sami, czy też usłyszą, jest to rozmowa o szerokich horyzontach i zaczynamy od upływu czasu, od przemijania, od tego wszystkiego, co wiąże się ze starzeniem się, ze stratą, z zmianą związaną z tym, że przybywa nam lat. Od tego przejdziemy też do kwestii związanych z literaturą, z rynkiem literackim, z pisaniem, z czytaniem. No i też fajne rekomendacje, myślę, wakacyjne dla Państwa się znajdą, a w ogóle w wakacje poza takimi odcinkami, które będą się pojawiać regularnymi, gdzie będą rozmowy, no to też będą się zjawiać podcasty, jak to mam w zwyczaju już od początku właściwie trwania skądinąd, z rekomendacjami lekturowymi, także proszę się spodziewać przez te najbliższe 2 miesiące także takich odcinków. Częstotliwość będzie różna, nieregularna, wakacyjna, ale będę się starał, żeby Państwu nie zabrakło lektur podczas wakacji. No i przy okazji życzę Państwu odpoczynku i wytchnienia, to jest zawsze potrzebne. Mam nadzieję, że uda się Wam znaleźć chociaż trochę, jeśli nawet nie podczas jakiegoś wyjazdu, to chociaż tak po prostu w letni wieczór, żeby gdzieś zasiąść i pogrążyć się w lekturze, w pełni się w niej pogrążyć. Bardzo to jest piękne doświadczenie, o którym też za nią tutaj rozmawiamy. No dobrze, to już chyba wszystko powiedziałem, co mam tym razem do powiedzenia. Przed Państwem Anna Dziewit-Meller. Anna Dziewit-Meller gości w podcaście Skądinąd. Cześć Aniu. Dzień dobry, cześć. Nie bez pewnych tutaj perturbacji, okoliczności się spotykamy, bo mieliśmy sobie usiąść przy herbacie i pogadać albo kawie, ale akurat tak się złożyło, to po mojej stronie tutaj różne przygody, że nagrywamy online, ale myślę, że to nie będzie żaden problem. W online też się fajnie rozmawia. Zresztą znam takich, którzy uważają, że właściwie taka formuła rozmowy, gdzie się tylko słyszymy i się nie widzimy, nie mamy siebie naprzeciwko, że ona może być nawet głębsza niż taka rozmowa twarzą w twarz, bo nie ma tej dosłownej obecności, może pracować wyobraźnia. Co ty o tym myślisz? No to oby nam właśnie tak wyszło, zobaczymy. Chociaż wiesz, ja chyba jednak jestem z tych, którzy zawsze wolą widzieć swojego rozmówcę. Tak. Mimo wszystko, jestem jakaś taka staroświecka. Tak ja myślę. Mam podobnie. Mm-hmm. Ja no mam właśnie. Podobnie. Mam w rękach twoją najnowszą książkę, Juno. Książka się ukazała nakładem wydawnictwa literackiego, z którym jesteś od lat związana. Mm-hmm. Chciałbym tę książkę uczynić punktem wyjścia do rozmowy o przemijaniu i o śmiechu również, bo myślę, że i przemijanie, i śmiech to są pewne jakości w tej powieści obecne. Ale zanim to chciałbym przywołać fragment z jednego z twoich felietonów, z kolei z tomu Darcie Pierza. To jest książka, aha, która się wcale nie tak dawno ukazała, bo w 2022 roku, ale felieton pochodzi z 2019. Przywołuję go na początku i ze względu na tematykę, którą się tu będziemy zajmować, i też ze względu na to, że mówi się o twojej powieści i pisze się, i ona jest w ten sposób też reklamowana, mhm, że to jest książka, która dotyka problemu kryzysu wieku średniego. A tutaj jest taki fragment, który niekoniecznie kryzysu wieku średniego dotyczy bezpośrednio, ale pośrednio już tak. Piszesz mianowicie w ten sposób. Nie boję się swojej starości, może dlatego, że nie umiem się obsadzić w roli osoby starej. Moja własna starość wydaje mi się koncepcją wciąż abstrakcyjną. Nadal mam poczucie wszechmocy, nadsiły i życiowej nieskończoności. To po 5 latach są słowa aktualne? Czy autorka Juno podpisuje się pod tymi słowami z 2019 roku? No właśnie szkoda, że się nie widzimy, bo widziałbyś, że po prostu bardzo się śmieję z tego, co czytasz mi teraz na głos. Jak to się szybko zmienia, proszę Państwa. Wystarczy 5 lat, żeby perspektywa uległa całkowitemu zagięciu i odwróceniu w innym kierunku. No nie, no to ja już się świetnie potrafię obsadzić dzisiaj w roli osoby starej i dużo, znaczy po prostu chyba zmieniło się moje miejsce zupełnie, odkąd skończyłam, nie wiem, 40 lat, tak
liczę, zastanawiam się, kiedy to się zaczęło zmieniać, ale myślę, że czasy przed pandemią to jakiś po prostu jakiś szczęśliwy okres, jakiś w ogóle czas zaprzeszły i rzeczywistość, która była zupełnie inna. No i wtedy mogłam sobie w ten sposób myśleć o jakiejś wszechmocy i wiecznej młodości. No, not anymore, okay. Niestety. Czy byłabyś w stanie wskazać właśnie jakieś takie zdarzenia, jakieś wewnętrzne przemiany punktowe, które w tobie zaszły, które powodują, że dziś to, co napisałaś 5 lat temu, już jest nieaktualne? No przez tych 5 lat zdarzyło się w świecie i w moim życiu bardzo dużo rzeczy, które na pewno jakoś ogromnie wpłynęły na to, jak postrzegam i rzeczywistość, i siebie samą w niej. Myślę, że zaczęłabym od tych rzeczy zewnętrznych, to znaczy właśnie od pandemii, która no, przypuszczam, że nie mnie jednej niezwykle mocno uświadomiła śmiertelność naszą jako rodzaju, gatunku, ale też jednostki. W moim otoczeniu po prostu zmarło dosyć sporo osób z powodu wirusa, który nas wówczas zaatakował, i to wszystko działo się jeszcze w zupełnie jakichś abstrakcyjnych okolicznościach, których sobie nigdy wcześniej w ogóle nie wyobrażałam. To była jakaś bardzo radykalna zmiana paradygmatu wszelkiego. Więc myślę, że pandemia naprawdę była dla mnie jakimś swego rodzaju punktem zwrotnym w życiu na wielu płaszczyznach. Bardzo dużo o śmierci myślałam również w kontekście wojny, która się rozpoczęła w 2022 roku. I to był też taki moment, kiedy naprawdę zaczęłam się po prostu bać o życie, tak jakoś bardzo namacalnie, i robić jakieś rzeczy też po raz pierwszy, po prostu planować ewakuację, jakieś doświadczenia z przeszłych pokoleń zaczęły być tak blisko mnie, i to też było coś radykalnego, no, zupełnie jakiegoś nieprawdopodobnego. Nie sądziłam, że przyjdzie mi być nawet, no, po prostu myślą tak blisko czegoś takiego jak wojna. I w takim osobistym planie również ostatnie lata doświadczyły mnie jakoś też radykalnie, właśnie śmiercią bliskich, śmiercią, chorobą bliskich osób, i na to wszystko składa się pewnie też to, co takie bardzo biologiczne w życiu kobiety, czyli po prostu też starzenie się, tak wchodzenie w jakiś okres premenopauzalny. Ja myślę, że to też są bardzo ważne czynniki, o których warto mówić w kontekście odkrywania swojej własnej śmiertelności czy starzenia się. No i wreszcie to, że mam dzieci i patrzę, jak rosną, i jak zmienia się ta perspektywa właściwie co miesiąc, a już na pewno co rok. I jakby to przyglądanie się im i ich dorastaniu, wchodzeniu w jakieś nowe zupełnie momenty, no to też odnosi się do siebie samego, do siebie samej, i wszystko razem powoduje, że nie jestem już tą osobą sprzed 5 lat. Oj, nie jestem. Czy jakąś próbą dotknięcia tych procesów, o których mówisz, i tych stron świata, życia jest właśnie Juno? Pewnie tak. Pewnie z tego wynika to, że napisałam taką, a nie inną książkę, która bardzo koncentruje się wokół tematu kryzysu w ogóle, a kryzysu wieku średniego, jeśli w ogóle istnieje coś takiego w szczególe. I jakiejś takiej wokół jakiejś takiej refleksji nad przemijaniem, czy refleksji nad tym, co do tej pory się w naszym życiu zdarzyło. Myślę, że nawet kiedy piszemy książki o kosmosie, to tak naprawdę gdzieś w głębi serca piszemy o sobie. Mnie te tematy żywo zajmują. Bardzo jestem zwrócona w tym kierunku. Dużo o tym rozmawiam, dużo o tym czytam, oglądam.
no, jestem otoczona ludźmi w podobnym wieku, więc my wszyscy jakoś powoli wchodzimy w jakąś taką nową przestrzeń i, no i to jest obecne we wszelkich dyskusjach. Bardzo ciekawie jest też przyglądać się temu, jak inni sobie z tym radzą. Albo nie. Albo nie. Różnie bywa, kwadratowo i podłużnie. No, nie wiem, no, z takiego pisarskiego, twórczego punktu widzenia wszelki kryzys jest paliwem. Tak myślę. To jest ciekawe, przyglądanie się człowiekowi, który musi nagle odnaleźć się w czymś zupełnie nowym. Było tak, a teraz jest inaczej. Ojej, jak to? Sprawdźmy. No tu jest i upływ czasu, i śmierć, choroba. To są takie momenty, myślę o figurze umierającego ojca w tej książce, tak. Czy umierającego rodzica w ogóle, w których właśnie bardzo często uświadamiamy sobie najmocniej to, że no, oprócz tej strasznej straty stajemy się następni w kolejce, jeśli można kolokwialnie tak powiedzieć. No, dokładnie tak można się poczuć i gwarantuję Państwu, że tak się właśnie poczułam, doświadczając takiej straty. Śmierć rodziców jest czymś, co... Śmierć, choroba, starzenie się rodziców jest czymś, co właśnie zaczyna doświadczać ludzi z mojego pokolenia, naszego pokolenia, tak? To jest ten moment, kiedy patrzymy na nich i widzimy, że być może zaraz będą potrzebowali naszej pomocy, że nie są już tymi ludźmi, za których ich przez całe życie uważaliśmy, tak, że silni, niezniszczalni, tacy tak, no właśnie, potężni. Właśnie, niestety już bardzo często nie. I no, biorąc pod uwagę skomplikowanie relacji w rodzinach, to też oczywiście rezonuje na różne sposoby, ale rezonuje na pewno wszędzie. A ja myślę też o tym, że ten moment, kiedy uświadamiamy sobie właśnie to, że być może jesteśmy następni w kolejce, on również często zderza się właśnie z chwilą, w którym akurat moje dzieci są jeszcze trochę za małe na to, ale wielu moich znajomych ma dzieci starsze, takie, które właśnie powoli zaczynają wkraczać w dorosłość, tak, i odchodzą z tych domów i to są takie liczne utraty, liczne straty, których doświadczamy w tym wieku między 40 a 50. I czasami jest z tego bardzo ciężko się wygrzebać, bo to wszystko dzieje się tak naraz, że jesteśmy taką sandwich generation, tak? Czyli z dwóch stron te presje nas ściskają, dzieci, rodzice, a my gdzieś po środku i właściwie czasami jesteśmy przez to strasznie zagubieni. A to pojęcie kryzysu wieku średniego poważnie traktujesz? Myślisz, że jest takie zjawisko? Bo niektórzy uważają, że to jest trochę konstrukt kulturowy, że wcale nie ma czegoś takiego. Nawet jeśli to tylko wymyślony... Jeśli to, nie, no wiesz co, właściwie nie. Ja chyba myślę, że to istnieje. Tylko, że objawia się w różnym wieku. W różnym wieku, bo można to pewnie mieć wcześniej albo mieć znacznie później i na różne sposoby to sobie też uświadomić, albo też nie uświadomić i wtedy może jest gorzej. No, nie wyobrażam sobie, żeby człowiek, który wkracza w piątą dekadę swojego życia, nie miał chociaż raz chwili refleksji na temat tego, co przeżył. I to musi prowadzić do kryzysu. Bo uświadomienie sobie tego, że przeżyliśmy już tak bardzo dużo, niezależnie od tego, co nas na naszej drodze spotkało, jest jakimś szokiem, jest jakimś skokiem na główkę w dziwną, głęboką, czarną, może czasem wodę. No bo no jakże nie być zdumionym, że to już tyle? No to jest po prostu, znaczy nie wiem, czy znam takich ludzi, którzy nie są choć trochę, no przynajmniej zaskoczeni faktem, że no prawdopodobnie połowa już za nami. No to przecież to jest zastanawiające, zwłaszcza, że przecież nieraz wydaje się nam, że wciąż mamy, nie wiem, 20 lat. Więc dobrze, możemy tego nie nazywać kryzysem wieku średniego, natomiast no połowa życia nominalnie służyć nam powinna do, no do przynajmniej do jednorazowej chociaż refleksji nad tym, cośmy wykonali w ciągu tych lat. Tutaj jeszcze słowo o książce. Ty wybierasz taką konwencję
komediową do tego, żeby te tematy poważne poruszać. Słuchałem trochę twojej rozmowy tutaj przed naszą rozmową. Jak sobie czytałem różne wywiady z tobą, słuchałem rozmów, to między innymi słuchałem bardzo fajnej rozmowy twojej z Weroniką Wawrzkowicz przy okazji promocji właśnie Juno, i tam mówiłaś o tym, że masz tendencję do zaśmiewania różnych trudnych i smutnych spraw i że to gdzieś jest rodzinne, z domu rodzinnego wyniesione. Bardzo mi się podoba opowieść o Monty Pythonie na kasetach nagrywanym i odtwarzanym. Ja mam to samo, dlatego właśnie od razu do mnie to przemówiło, bo też jestem wielkim fanem Monty Pythona i też zwolennikiem jestem tego, żeby jedyne się śmiać z różnych trudnych rzeczy. Jedyne tłumaczenie Beksiński słuszne tylko. To Beksiński, wiadomo, prawda? Oczywiście, tak myślałam, absolutnie. Że też mnie tutaj wesprzesz. No. Tu nie ma żadnych kontrowersji w tej sprawie, to jest oczywiste. Natomiast... Ani żadnych kompromisów. Żadnych. Nie. Tu absolutnie nie ma żadnych kompromisów. Jest zresztą takie wydanie skryptów wszystkich skeczy Monty Pythona, też po polsku, i niestety posiadam. Nie jest właśnie. Nie jest to. Niestety. No. Nie znajdziemy tam zasmarkanego szczurka Buca. Zwracam się do wtajemniczonych. Dokładnie. W każdym razie powiedz mi trochę o tym, bo to jest w ogóle też pod względem takim egzystencjalnym ciekawe, to zaśmiewanie się. Tu François Rabelais jest też postacią, powiedziałbym, że nawet jedną z centralnych w tej książce. I ta figura narratora takiego, który się wtrąca i komentuje i taką opowieść nam snuje, czy chóru narratorów, to jest też ciekawy zabieg, który daje taką trochę ironiczną, dystansową perspektywę do tego, co się wydarzy. Ale jest to powiedziane w takich komediowych dekoracjach. Właśnie. Powiedz mi trochę może najpierw w kontekście książki i powieści o wyborze akurat takiego trybu narracji, a potem już sobie o sprawach bardziej ogólnouniwersalnych też pomówimy. Oczywiście. Dlaczego zaczęłam pisać książkę, która traktuje o poważnych tematach, ale napisana jest w dużym stopniu w sposób, mam nadzieję, zabawny? No właśnie, czasem się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, bo czasami wśród niezbyt przychylnych mi recenzentów pojawiają się takie głosy, że to niedobrze, że to niedobrze. Wydaje mi się, że w ogóle ze śmiechem jest trochę problem. Nieprzychylnych ci recenzentów, a którzy to? Ja nazwiska proszę, bo to będziemy zaraz tutaj... Poza anteną. Wyciągać konsekwencje. Zdarzają się i tacy. I oczywiście jasno rozumiem. Natomiast generalnie wydaje mi się, że z komedią jest trochę tak, że jest ona piekielnie niedoceniona. To też jakby dużo nieudanych jej twórców ma tutaj swoje ponure zasługi w tym obszarze, żeby czasem komedii nie doceniać. Ale ja na przykład bardzo lubię, kiedy ktoś o poważnych rzeczach pisze tak, że ja jednak też trochę się mogę uśmiechnąć pod wąsem. I ta książka trochę sama zaczęła mi się w ten sposób pisać, bo ten Rabelais po prostu mnie w to wepchnął, to jego wina jest. Proszę tam składać ewentualnie jakieś zażalenia, bo... Szukając różnych tekstów kultury poświęconych długowi, bo moja książka też o długu mówi i długowi jest jakoś tam poświęcona, więc szukając różnych tekstów kultury, gdzie znajdziemy motyw długu, znalazłam ten motyw długu właśnie u Rabelais'ego w Gargantui i Pantagruelu. I tak się w to wciągnęłam, że nie mogłam przestać czytać i zaśmiewałam się naprawdę bardzo z tego starękiego tekstu we wspaniałym tłumaczeniu Boja Żeleńskiego. I trochę mnie to tak pchnęło w objęcia tej komedii i bardzo jestem z tego faktu jednakowoż mimo wszystko zadowolona, bo naprawdę pisałam o bardzo trudnych dla siebie rzeczach, a moja strategia przetrwania życiowa jest taka właśnie, jak mówiłam u Weroniki, to znaczy trochę się z tego wszystkiego pośmiać i pomyślałam, że to może być dobrą strategią na taką książkę o rzeczach po prostu dla mnie obecnie najtrudniejszych. Więc oczywiście pozostawiam Państwa ocenie ten wybór.
ja to lubię, no po prostu. Rablego, szczerze mówiąc, to chyba ostatni raz czytałem w liceum, jakoś nie miałem tego od tamtej pory w rękach. I zachęciłaś mnie bardzo do tego, żeby do niego wrócić. Jest to tak wspaniały, gęsty, nasycony tekst, w którym po prostu jest taka moc wątków, obszarów, pięknych słów. To jest po prostu tak intensywne. No naprawdę zanurzasz się w to i to jest też, wiesz, no, nie jest to wątłe dzieło. Jest to całkiem sporo tekstu do przeczytania. No też to tłumaczenie jest kongenialne, tak sobie myślę. I naprawdę ogromna przyjemność takiego obcowania, wiesz, z wielką literaturą. Polecam to wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, bo no czasami, bo ja też sobie mam czasami taki lęk przed powrotem do jakichś rzeczy, które czytałam jako osoba bardzo młoda, niewiele z tego pewnie rozumiejąc jednocześnie. I czasami boję się sięgać po takie stare teksty. No tymczasem ten tekst tak naprawdę trochę sam na mnie napadł i bardzo dobrze, że tak się stało. To jest taka opowieść, która pod względem narracyjnym, w najlepszym sensie tego słowa, dla mnie przynajmniej, jest tradycyjna, czy nawet tradycjonalistyczna, nie konserwatywna, taka strasznie przywiązana do dawnych trybów narracji, ale w tym sensie dobrym tradycyjna, że to jest taka właśnie gawęda, taka opowieść. Tak. Taka... Wiesz, ja czasami tęsknię też za tym rodzajem. No właśnie, ja też. No tak. Właśnie, tak, żeby po prostu posłuchać opowieści. Stąd też mój narrator, no trochę kpiąc sobie też z tych pragnień takich czy innych, jakichś oczekiwań czytelników, no, więc mój narrator mówi, no dobra, będę wam, czy tam będziemy, bo jest ich trochę więcej niż jeden, będziemy teraz opowiadać. Uwaga, będziemy opowiadać. No i opowiadam. Powiedz, wydaje ci się, że kultura, w której żyjemy, to jest kultura, która nas oswaja z tego typu zjawiskami, która można jakoś nas przygotowuje. Tak, wiek przemijanie, średni, wiek średni. Śmierć. Dokładnie, umieranie. Absolutnie nie, no co, no właśnie wręcz przeciwnie, jest dokładnie odwrotnie. Przecież musimy być młodzi, ciągle młodzi. Sama przecież wpadam ciągle w tę pułapkę pragnienia wiecznej młodości, kiedy nie podejmuję jakiejś refleksji nad sobą. Bardzo łatwo jest uwierzyć w tę opowieść o tym, że można być wiecznie młodym. Nie no, świat absolutnie nie chce, żebyśmy się starzeli. To chociaż jestem ciekawa jakby losów tej perspektywy, biorąc pod uwagę, że jako społeczeństwa tego zachodu starzejemy się tak na potęgę. Więc czuję, że kapitalizm, który wszystko przerabia i monetyzuje, zmonetyzuje również starość, zrobi z tej starości coś atrakcyjnego, żeby się dało wydawać pieniądze z powodu starości. Nie wiem jeszcze, jak to zostanie przekształcone, jak starość zostanie przekształcona w seksowny produkt, ale czuję, że to też się kiedyś wydarzy. Ciekawe, czy za mojego życia, czy będę świadkiem tego istnienia tego konstruktu, czy nie. No ale póki co przeciwnie. Jesteśmy zwróceni absolutnie przeciwko starości, przeciwko niedołężności, która czasem z niej wynika, przeciwko chorobie i nie ma w nas zgody na to wszystko. To być może jest najgorsze, że nie ma w nas zgody na naturalne procesy, które się po prostu przydarzą prędzej czy później. Na przykład, nie wiem, no, proces odchodzenia, umierania jest po prostu radykalnie zmedykalizowany, wyjęty w ogóle z rzeczywistości, przełożony do jakiegoś sterylnego pudełka i to się odbywa po prostu tam, a nie tak naprawdę w życiu. To jest jakieś takie osobne, to są jakieś takie stany osobne, umieranie, tak jakby niesamowite to dla mnie jest, kiedy się nad tym głębiej zastanowię, że tak to rugujemy zupełnie. Tak, bo w tym jest też jakieś takie zaprzeczenie w tej takiej stuprocentowej medykalizacji, wrażenie czy komunikat, że to są sprawy, które podlegać mają medycznym interwencjom, tak jakby to w ogóle była choroba, że się starzejemy i że umieramy. Zresztą takie pomysły, żeby przedefiniowywać starzenie się
jako chorobę właśnie tu się pojawiają. Myśmy z Dagny Kurdwanowską tutaj jakiś czas temu rozmawiali o tym, ona się też zajmowała i zajmuje tymi kwestiami i zawodowo i jakoś prywatnie, bo się opiekowała swoimi rodzicami przez długi czas i no rzeczywiście to są takie sfery, które są nieobjęte snopem światła kultury, które gdzieś funkcjonują często na jakichś zupełnych marginesach, nie chce się o tym wiedzieć, nie chce się o tym słuchać, jakieś takie tabu, a zarazem przecież jest to coś najbardziej oczywistego, naturalnego, takiego, które czeka nas po prostu. No, no tak, mamy to tak mocno wyparte i to starzenie się jest też jakimś takim procesem, który budzi w nas obrzydzenie, to jest na takim nawet fizjologicznym poziomie jakoś gdzieś w nas kodowane, tak, że no nie wiem, że to wiesz, ta obwisłość, ten jakiś nie wiem, inny zapach ciała, który no po prostu też jest wynikiem po prostu różnych fizjologicznych procesów, że to wszystko jest jakieś takie do usunięcia, do wyczyszczenia, do po prostu zdjęcia sobie sprzed oczu, żeby to się na nas nie napatoczyło. No nie wiem, bardzo mnie to martwi, bo przeczuwam, że będę stara. No, nie chciałabym być zdjętą sprzed ludzkich oczu i jakąś nieobecną, nie mogącą być częścią społeczeństwa, nie wiem, kultury. No to jest taka perspektywa, nad którą naprawdę powinniśmy się zastanowić, bo to już nie zostało tak strasznie dużo tego czasu, żeby może próbować zmienić wizję starości. Mniej niż się wydaje zawsze. No z tego proszę czasu. Państwa, naprawdę, popatrzcie, już pół roku minęło, już zaraz dni krótsze. Tak, tak, więc no oczywiście to, co robię, robię wszystko w swoim własnym interesie prawdopodobnie. Po prostu chcę zmienić bieg tego wszystkiego, żeby na starość nie czuć się osobą niepotrzebną, zbędną, znikniętą po prostu z kultury i ze świata. No to też jest oczywiście kwestia po prostu działania instytucji państwowych, polityki, tego jak są środki budżetowe dystrybuowane i jakie wartości ma się na uwadze, kiedy się je dystrybuuje. Dla mnie jednak ta pandemiczna lekcja była bardzo taka wstrząsająca, no bo się rzeczywiście okazało, że ludzie powyżej pewnego progu wiekowego traktowani byli już jak materiał, który można spisać na straty. Tak. I rzeczywiście to było wstrząsające, również statystycznie to się odzwierciedliło, bo tam ponad połowa ofiar w Europie to są właśnie ludzie w podeszłym wieku, pensjonariusze zakładów opieki czy domów o ironii, o spokojnej starości, więc jakoś tak rzeczywiście to jest obszar, który no bardzo nie domaga, a jednak jest głęboka mądrość, mam wrażenie, w tym powiedzeniu, że kulturę ocenia się przez pryzmat tego, w jaki sposób traktuje te najsłabsze ogniwa. No właśnie, tutaj rzeczywiście nie zasługujemy na specjalnie wysoką ocenę. Tak bardzo łatwo też, wydaje mi się, że po przemianie ustrojowej oddaliśmy to pole gdzieś. No, mam wrażenie, że też te wszystkie zmiany, których doświadczamy jako takie młode, demokratyczne, kapitalistyczne społeczeństwo, one też mają jakiś ogromny wpływ na to, że poddaliśmy ten obszar, tak? No nie wiem, to, że powyjeżdżaliśmy z domów rodzinnych, że te więzi zostały trochę, a nawet nie trochę, tylko często zostały po prostu jakoś naderwane, że ta ciągłość pokoleń jakoś została zerwana. No tak zgodziliśmy się na to, licząc być może na nie wiem, właśnie na państwo, na to, że to się jakoś, że to jakoś to będzie. No często nie jest, po prostu w żaden sposób nie jest. I potem tylko widzimy zrywy, krótkie zrywy, kiedy nie wiem, chłopaki z Make Life Harder, to znaczy już nie chłopaki, tylko chłopaki, dziewczyny z Make Life Harder rzucają prośby o zrzutki na różne starsze osoby, które handlują skarpetami gdzieś, czy nie wiem, jakimiś gruszkami z ich ogródka. I wtedy się zrywamy, pomagamy i te osoby są przez chwilę widoczne, ale tak naprawdę moim zdaniem to tylko właśnie uosabia gigantyczną samotność starości. No i no nie wiem, dlaczego my o tym tak mało chcemy myśleć.
A myślisz, że literatura jest takim medium, które może to zmieniać? Bo ja mam wrażenie, że to jest jedna z takich ostatnich sfer w kulturze wciąż, w których dużo się o tych tematach zewsząd wypieranych jednak mówi, pokazuje się je i jakoś się je naświetla w taki sposób, który jest pogłębiony, który właśnie nie jest podległy rynkowi albo jakimś ideologiom, jeśli ta literatura nie jest literaturą pisaną pod rynek albo pod ideologiczne zamówienie, ale to się dobrze rozpoznaje jednak mimo wszystko, jak sądzę, tą taką literaturę przez duże L, a w każdym razie literaturę autonomiczną wobec takich rzeczy. Jak ty jako pisarka patrzysz na właśnie to medium, którym się posługujesz, no bo wybierasz je przecież nieprzypadkowo. Też jesteś redaktorką, szefową wydawnictwa, tak. WAB, też piszesz teksty nie tylko literackie, ale felietony, artykuły. No masz jakby tutaj szerokie spektrum widzenia tej kwestii. To jak właśnie, powiedz, to wygląda od tej strony dla ciebie? Chciałabym powiedzieć, że wygląda świetnie, ale nie jestem tego wcale taka pewna. Ja bym to chciał usłyszeć. Nie jestem tego wcale taka pewna, no ponieważ zajmuję się tym przez całe swoje życie w taki czy inny sposób. Tym mam na myśli książki i literaturę. Nie wiem, czy ja jeszcze jestem w ogóle osobą obiektywną, czy ja w ogóle, wiesz, widzę dobrze ten obszar, mam go po prostu tak blisko przed oczami, że ja mam być może zaburzone już w ogóle widzenie tego, czym jest literatura. Mnie się wydaje oczywiście, że ona jest ważna dla wielu ludzi, bo jest ważna dla wielu ludzi w moim otoczeniu. Wiesz, tak czasem się śmieję, że moje dzieci myślą, że wszyscy ludzie w Polsce piszą książki, tak po prostu oni znają głównie ludzi, którzy coś tam piszą. A jakby my, nie jest to do końca prawda. Czy literatura nas uleczy? To jest takie pytanie, na które pewnie... Słuchaj, zanim się zastanowimy nad tym, czy nas uleczy, to tylko chciałem najpierw zapytać, czy w ogóle uważasz, że to jest taka sfera w kulturze, w której te procesy, o których rozmawiamy, nie do końca się rozpleniły. Taka właśnie, która potencjalnie może być taką przestrzenią... Uważam, że jeszcze tak. I widzę też, czytając książki moich znakomitych koleżanek i kolegów, że być może po prostu moje pokolenie, które jest teraz dosyć wyraźne, prawda, w literaturze, właśnie dochodzi do podobnych wniosków i śmierć, umieranie, rozstanie, choroba, to są tematy bardzo obecne, przynajmniej w polskiej literaturze, co mnie bardzo cieszy. Marzyłabym może o tym, żeby taki impact, który mógłby być wywierany przez tę literaturę, był większy, żeby to było bardziej dyskutowane, bardziej obecne i trafiało do większej ilości ludzi, no ale mierzę siły na zamiary, wiem jak wygląda nasz rynek i nasze pole literackie. Natomiast tak, masz rację, oczywiście, to jest jeszcze ta przestrzeń, w której my jesteśmy gotowi na takie rozważania. No i wspaniale, że tak jest. No. Dygresja, pytanie dygresyjne. Czy w momencie, kiedy siadasz do pisania własnej książki, a jesteś osobą głęboko zaznajomioną z tym, jak rynek książki w Polsce funkcjonuje, to rozważasz bardzo starannie, co napisać, jak napisać, jakiego bohatera stworzyć, żeby w trendy jakieś się wpisać, czy w ogóle wyłączasz swoją redaktorską tożsamość i kompletnie ktoś inny w tobie siada wtedy do komputera i zaczyna pisać? Broń mnie, Panie Boże, nieistniejący przed tym, żebym właśnie robiła tak, jak w pierwszym opisanym przez ciebie przypadku. Byłoby to absolutnie nieznośne i w ogóle nie miałoby to żadnego sensu z mojego punktu widzenia. Wiesz, ja nie jestem pisarką, która żyje z pisania. Żałuję, ale po prostu tak to się składa, że publikuję powieści. Ktoś mi ostatnio wyliczył, że raz na 4 lata publikuję powieść. W międzyczasie robię jakieś inne rzeczy, jakieś książki tam się ukazują, ale
nie są to powieści. Jest to trochę za rzadko. To jest to trochę rzadziej niż Remigiusz Mróz jednak mimo wszystko. Trochę rzadziej. Potrzebuję trochę dłuższego rozbiegu, żeby się zabrać do pracy. Nie miałoby najmniejszego sensu przemyśliwanie nad tym, jakie oczekiwania czytelnicze, krytyczne, czy Bóg wie jakie powinnam spełnić. Oczywiście przyjemnie jest otrzymać miłą recenzję i przyjemnie jest się spotkać z czytelnikami, którzy mówią, że przeżyli coś ciekawego dzięki lekturze mojej książki. Niemniej mogę sobie pozwolić chyba na ten luksus, żeby jednak nie mieć przed sobą wyimaginowanej twarzy przyszłego odbiorcy, kiedy piszę. No bo po prostu myślę sobie, zobaczymy, co ma być, to będzie. A w przypadku Juno to już szczególnie tak było. Jest to książka, którą napisałam jakby czasem nawet może wbrew modom i wbrew oczekiwaniom, a nawet czasem trochę śmiejąc się z tych mód i mrugając okiem do tych... Powiedz coś więcej o tym, bo to ciekawe bardzo. Boję się. Nie, no wiesz, zajmuję się tymi książkami i ciągle śledzę trendy i widzę, jak reagują ci, jak reagują tamci. Czasami wydaje mi się to tak przewidywalne, że aż śmieszne. I no ta moja bohaterka, jedna z moich bohaterek, Aleksandra, ona właśnie zdaje się być taką osobą, która dokładnie przeciwnie niż ja postanawia odpowiedzieć na oczekiwania i napisać książkę, którą po prostu wetknie do gardła wszystkim, którzy te oczekiwania mają i powie im: jedźcie! Mamy książkę w książce tutaj u ciebie, też jest tak. Mamy książkę w książce, takie to jest meta trochę. No i to nie jest dobry pomysł, to co ona robi, tak myślę. Myślę to ja jako autorka i myślę to ja jako wydawczyni. Więc ja się trochę naigrywam z tych mód i z tych przemijających trendów i... Ale robię to z czułością, mam nadzieję, i zrozumieniem dla tych, którzy w ten sposób funkcjonują, bo chciałabym tylko podkreślić, że mój śmiech nie jest szyderczy. Naprawdę, nie ma we mnie żadnej... To nie jest szydera. Nie, to jest bardzo taki, powiedziałbym, dobroduszny i czuły śmiech tam. Tak, no, ja naprawdę nie mam do nikogo żalu, pretensji, ani też, szczerze mówiąc, Tomku, nie mam zbyt wielu też oczekiwań. Ja chyba się wielu z nich już wyzbyłam. Może to jest właśnie ten kryzys wieku średniego, że po prostu zaczynasz myśleć, że jakby właśnie spełnianie, czy w ogóle obserwowanie czyichś oczekiwań względem ciebie jako, nie wiem, osoby, jako autorki, jako kogokolwiek, nie wiem, że to jest absurdalne i że należy się z tego wyzwolić. No i może to jest w ogóle sednem średniego wieku. Myślisz, że to wynika z tego, że tak człowiek początkowo stara się wpasować w cudze oczekiwania, spełniać je, a potem dochodzi do świadomości, że to i tak w niczym nie pomaga i generalnie... Oczywiście, prawda? Nic to nie daje. To nie ma to żadnego sensu, ponieważ ni stąd, ni zowąd niepostrzeżenie zmienią się oczekiwania i ty jesteś zajęty budowaniem jakiegoś po prostu obszaru, który wpisuje się w oczekiwania z zeszłego tygodnia, tymczasem w tym tygodniu te oczekiwania są już zupełnie gdzie indziej, no i co ty zrobisz? Bierzesz i idziesz budować w innym miejscu? No wydaje mi się to po prostu bez sensu, więc... za to cenię wieki średnie. A myślisz, że rynek literacki w Polsce to jest taki rynek, który jest gotów do ryzyka, czy to jest rynek, który właśnie ryzyka chce unikać i to ryzyko już dawno przestało istnieć, tylko wyłącznie bezpieczne rzeczy się wydaje? Nie. Ja w ogóle uważam, że w ogóle funkcjonowanie na polskim rynku wydawniczym jest po prostu ryzykiem. To jest inna sprawa. Jest totalnie ryzykowny biznes i zajęcie. Ale wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi właśnie o te dwie postawy, o których mówimy, to znaczy ta, czy no idę za tym, co jest dla mnie ważne, co czuję, że jest istotne i nie zastanawiam się, czy aby na pewno to dokładnie wpiszę się w to, co mi na biurku się pojawiło jako wyraz oczekiwań publiczności czytelniczej i gotowa jestem do ryzyka, zarówno siadając i pisząc własną powieść, jak na przykład podejmując decyzję o tym, że to trzeba wydać.
No czy właśnie raczej idzie to w stronę taką, że nie, badamy gusta, sprawdzamy, kroimy to tak, żeby była elementarna pewność, że to się sprzeda. Myślę, że bywa różnie, wiesz, myślę, że dzieje się jeden i drugi proces jednocześnie, czasami nawet w obrębie jednego wydawnictwa. Myślę, że no tak jak żartobliwie mówiłam o tym, że samo istnienie na rynku wydawniczym jest ryzykiem, ale taka jest prawda, bo kiedy patrzę na przykład na moje koleżanki, które odeszły z dużych wydawnictw, takich jak to, które ja prowadzę, i otwarły swoje małe butikowe wydawnictwa, gdzie często jednoosobowo czy w jakimś bardzo małym gronie, wiesz, no usiłują mierzyć się z wyzwaniami rynku wydawniczego, to jestem, wiesz, przede wszystkim pełna podziwu też dla takiego podążania jednak za jakąś swoją wielką miłością, jaką jest literatura. I zdaję sobie sprawę z tego, że one rzeczywiście, czy oni podejmują ryzyko po prostu samą tą decyzją o pozostaniu w branży w taki sposób. No bo to jest bardzo trudne, tak? To jest piekielnie trudny rynek. Mały torcik, mało czytamy, jest niewielu w sumie, no finalnie jak na taki duży kraj, no to tych czytelników jakoś strasznie dużo nie mamy. Radą prawdopodobnie jest rozmnożenie Polaków, bo po prostu jeśli ktoś chce jakiś narodowy program rozwoju czytelnictwa rozhulać, to powinien rozmnożyć Polaków. No, ale w sumie wspomnieliśmy tego Remigiusza Mroza, tak, który jest pozdrawiamy. Bardzo sympatyczną osobą. Tak, bardzo. I też jakiś klucz znalazł do wyobraźni zbiorowej chyba polskiej, tak, bo rzeczywiście sprzedaje potężne ilości, tak, książek, on ich też napisał bardzo dużo, to właśnie, jest inna sprawa, to się właśnie też przekłada, ale w ogóle on jest oczywiście tam na topie sprzedawalności, ale ta literatura popularna jakoś się rozwinęła w Polsce i bardzo długo nie było, był jeden Sapkowski przez długi czas, który tam sprzedawał tych książek rzeczywiście dużo, chociaż Sapkowski też gdzieś przekracza te granice poważnie, moim zdaniem, literatury takiej ewidentnej, gatunkowej, bo to jest jednak kilka pięter tej prozy i to jest bardzo wysmakowane. W każdym razie jednak ta literatura popularna jakoś w Polsce się rozwinęła. To tak też na zasadzie dygresji tutaj. To prawda, ale pytasz o skłonności do ryzyka. To jest też trochę tak, no bo w wydawnictwie takim jak to, które ja prowadzę, a ja prowadzę nie tylko WAB, ale również wydawnictwo Uroboros, które zajmuje się fantastyką, taką fantastyką, którą kierujemy głównie do młodego odbiorcy, czy wydawnictwo Buchmann, które z kolei wydaje poradniki. No wiesz, ja widzę też, jak w obrębie tej literatury popularnej, którą właśnie na przykład w Uroborosie się zajmujemy, jak bardzo dużo rzeczy się po prostu nie udaje, jaka jest nadprodukcja i że tam też istnieje coś takiego jak po prostu wydawnicze kasyno. Wydaje ci się, że obstawiasz. No tak, oczywiście, przecież mam wrażenie, że my wszyscy pracujemy w kasynie nieustająco, po pierwsze obstawiając różne rzeczy, o których czasem wiemy, że na przykład na Zachodzie się udały, tak, że były sukcesem, ale potem ukazują się w Polsce, kupione za ciężkie pieniądze od agentów zagranicznych. No i cóż, i u nas się nie udają. Dlaczego? Któż to wie? Kiedy odkryję te tajemnice, to będę bardzo bogata prawdopodobnie. Na razie wciąż próbuję ją odkryć. Więc nawet w obszarze tej literatury popularnej, no, ryzyko istnieje. A naprawdę czasami sobie żartuję, że pracuję w kasynie, wstawiając różne, czy właśnie na wyścigach konnych, obstawiając różne konie i one czasami biegną w przeciwnym kierunku niż założyłam. No i wtedy jest trochę kłopocik. A jeszcze jedną ważną rzeczą, którą skoro już rozmawiamy o rynku wydawniczym, warto podkreślić, my pracujemy w przyszłości. Ja dzisiaj wybieram książki, które Państwo będziecie czytać w roku 2025, 6 i 7. Ja mam już cały rok przyszły właściwie ustalony, wiem co będziemy wydawać, książki się tłumaczą, książki się redagują i właściwie buduję plan wydawniczy na rok 26. Więc dzisiaj myślę nieustająco o tym, co będzie w przyszłości. Jak się Państwo domyślacie, chociażby biorąc pod uwagę ostatnie 4 lata, przyszłość bywa naprawdę wielką niewiadomą, a zmiany, jakich doświadczamy, są super spektakularne. Więc no jak nazwać pracę na rynku wydawniczym niż po prostu zajęciem dla ryzykantów? No.
Tak, to jest myślę coś takiego, co może niekiedy umyka, tak. Że te plany wydawnicze w dużych wydawnictwach, tak. Zwłaszcza, one są szczelnie doprecyzowane i właściwie działają na takiej zasadzie, że do przodu tam na rok, dwa, bo przecież tak. To jest praca i korekty, proces, i redaktorów, tak. I drukarni. Najpierw autorów, Tomku. I autorów, no to już nie powiem nawet o autorach. Tak. Jak to jest. A autorzy mają to do siebie i tutaj też we własne piersi mogę się uderzyć, że deadline'y im czasami. Tak. Lubią się spóźniać i nic na to nie poradzimy, bo tak to po prostu jest. Nie jesteśmy producentami bułek ani, nie wiem, chlebka, tylko produkujemy książki, piszemy je najlepiej jak umiemy, a czasami po prostu zajmuje nam to więcej czasu. Więc tak, proces wydawniczy jest ogromnie długi, wymaga określonej ilości, mówi się ilość czasu, to jest po polsku, tak? Określonego czasu, który trzeba spędzić. Już bez przesady, moim zdaniem spokojnie można tak. Już wszystko można. Nie bądźmy takimi purystami, wiesz. Też, prawda? Bardzo dobrze. Wystarczy, że w pracy ciągle ktoś mnie poprawia, bo tam sami redaktorzy. Ale bardzo dobrze, w końcu tak być powinno. Ten proces jest długi, jest mozolny, musi być też odpowiednie grono osób, które się nad książką pochyla, bo też warto to powiedzieć. Nad książką nie pracuje wyłącznie autor, ale jest nas całkiem sporo. Są redaktorzy, są korektorzy, redaktorzy inicjujący, redaktorzy prowadzący, absolutnie. Korektorzy, składacze. No, jakby jest dużo, dużo ludzi, dział produkcji, graficy, więc ostatecznie no wszyscy muszą mieć czas, żeby nad tą książką pracować, więc to wszystko trwa i mówię to tylko po to, żeby powiedzieć, że no rzeczywiście pracujemy w przyszłości. Jestem osobą, która zajmuje się rokiem 2026. Boże, jak to mówię, to śmieszy. To mnie to śmieszy. Słuchaj, cały czas mnie interesuje jeszcze to połączenie ról i tożsamości, autorki i redaktorki, ale nie takiej po prostu redaktorki, tylko szefowej dużej grupy wydawniczej, bo to tak. Jest kilka marek, nie tak. Tylko WAB, tak jak mówiłaś, ale też tak. Jeszcze dwa pozostałe duże wydawnictwa. To jest rzeczywiście coś takiego, co ja rozumiem, że pod względem technicznym też jest trudne i słyszałem twoje wypowiedzi o tym, że żeby pracować nad książką, czyli w tej jednej swojej tożsamości zawodowej wystąpić, to musisz najpierw wziąć urlop w tej swojej regularnej pracy. Też mi jakoś to właśnie zarezonowało bardzo z tym, jak też sam czasami muszę te różne swoje tożsamości, muszę nimi żonglować i z jednej rezygnować, żeby druga tam wyszła na przód, ale no tutaj to jest taka rzeczywiście regularna praca w środku rynku wydawniczego. Ja rozumiem, że decyzja o tym, żeby na przykład wydawać swoje książki nie u siebie, to jest myślana i świadoma decyzja, bo ty jesteś od lat z literackim związana. I tak się właśnie zastanawiałem, czy to nie było jakaś pokusa na przykład, żeby jednak... Żeby przyjść do siebie? Tak, mieć kontrolę też po prostu nad tym od początku do końca. Ha. Boże, jakie trudne pytania tutaj są stawiane dzisiaj. No dobra, nie spodziewałam się niczego innego. Wiesz co, Tomku, no tak. No wydaję w wydawnictwie literackim, pracując w zupełnie innym wydawnictwie i rzeczywiście jest to decyzja, którą podjęłam zanim zostałam redaktorką naczelną w GW Foxel, w naszej grupie wydawniczej. Wcześniej był Marcin, też, prawda? Więc tak, też tak, mogła tak. To być pokusa, żeby... Tak, ale bardzo, bardzo... Czyli twój mąż. Tak, zastanawiałam się nad tym intensywnie i też po prostu nie, negocjując swoją umowę zaznaczyłam, że chciałabym mieć taką możliwość, żeby wydawać książki u innego wydawcy. Właściwie to chyba nie żałuję tej decyzji na takim poziomie ludzkim, bo mówisz o tym, że pewnie ma się całkowitą kontrolę nad procesem wydawniczym we własnym wydawnictwie. Tak, to prawda, ale ja chyba bym się trochę też bała tej kontroli. Jako control freak, którym jestem, absolutny, myślę, że oddanie się w cudze ręce w obszarze tak istotnym dla mnie jak literatura,
jest chyba ostatecznie jakoś tam korzystne, bo nawet nie umiem do końca dobrze tego ująć być może, ale czuję, że może bym siebie jakoś tak przydusiła, wiesz, gdybym była swoją własną wydawczynią. I nie, czuję, że to nie byłoby dobre. Chociaż po tej linii, to ciekawe, tak. Słuchaj, tak, to jestem, bardzo ciekawe. Tak, aha. Tak, ja znam siebie. A poza tym, myślę, że tak jest też zdrowiej, nie wiem, wiesz, no po prostu jestem gdzie indziej, tak? No, nie wiem, czy to nie jest też trudne dla mojego wydawcy, no ale podpisuje ze mną kolejną. Czy może dlatego, że patrzysz, wiesz, na to wszystko, co z książką się dzieje, jak ona później sobie też radzi okiem, nie tylko autorki, ale też właśnie tym drugim. To prawda. Możliwe, że jestem trudną autorką w związku z tym do ogarnięcia. No ale jakoś nam idzie, no to już jest kolejna książka, jakoś nam to idzie. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie niczego nie zmieniam. No ale tak, no to jest w ogóle jakoś schizofreniczne wszystko i poza tym myślę, i pewnie też tego doświadczasz, ludzie w Polsce, nie wiem czy w ogóle w Polsce, ale czy po prostu ludzie nie lubią, jak się jest jakimś takim nieokreślonym do końca, tak? No człowiek powinien mieć jedną rolę, lekarz, prawda? Tak. Murarz, coś tam. Mhm. A ja, kim ja właściwie jestem? Tyle tych rzeczy robię, może żadnej nie robię do końca dobrze, albo nie wiadomo właściwie, jakaś taka płynna osoba, raz tu, raz tam. Wydaje mi się, że to jest coś, czego ludzie nie lubią. Że właśnie trzeba tak pieczątkę komuś dać i go wypuścić, a jak nie można dać jednej pieczątki, to jest jakoś tak niewygodnie, nie wiem. No ale trudno. No ale wiesz, z drugiej strony to powiedzmy takie łączenie pisarstwa z jakimś innym zawodem, tu w tym przypadku jest to akurat zawód bliski pisarstwu, rzecz jasna. Żeby to się jeszcze odróżniało, ale... Tomku. No właśnie, no, masz takie, że jakoś jak różnie, to łatwiej, możesz to oddzielić, a tutaj to nie wiadomo, takie sklejone nie wiadomo. No pamiętam, nie, a może nie powinienem tak siebie hejtować na antenie. Nie, no nie hejtuj, no po co? No, przecież ja tu właśnie rzucam koła ratunkowe. Właśnie, wiesz, a ja je odrzucam, no po prostu, co ja robię? Ja mam jeszcze kolejne koło ratunkowe, bo przypomniałem sobie, kiedyś rozmawiałem z Wiesławem Myśliwskim i właśnie go pytałem o to i on twierdził, że właściwie uważa, że to nawet nie powinno być tak, żeby człowiek z pisania tylko żył. Tak, no. Że to może być niedobra sytuacja i że on zawsze jednak pisał po godzinach i dbał o to, żeby ten inny zawód mieć. Też powiedział mi o tym, że ta myśl mu przyszła do głowy, kiedy jeszcze jako bardzo młody człowiek znalazł się gdzieś w Bibliotece Narodowej, w jakichś takich magazynach pod ziemią. I tam zobaczył jakieś nieprawdopodobne, rozległe cmentarzysko książek nikomu nieznanych, wiesz, takich po prostu straszne. I mówi, że to były tytuły, które nic mu nie mówiły, nazwiska, które nic mu nie mówiły i miał takie poczucie, że Boże, tyle tej roboty idzie gdzieś właśnie potem jakieś... Krew w piach, tak. Tak, krew w piach, w jakąś otchłań zapomnienia się zapada. No i że nie, to nie można się temu wyłącznie poświęcić, bo to jest po prostu... Więc to było takie pół żartem oczywiście, ale zapamiętałem ten obraz, wiesz, tego cmentarzyska rozległego. Tak. Nie byłam na cmentarzysku starych książek, ale czasami widzę magazyny nie tak starych książek. A, no właśnie. I stoją w takich, wiesz, wielkich, no i te palety książek, to też, muszę powiedzieć, robi gigantyczne wrażenie i daje taki wgląd to jedno, ale daje jakieś takie pojęcie o kruchości swego istnienia na tym rynku wydawniczym. Myślę, że to jest dobra perspektywa i w ogóle wszyscy autorzy powinni się przejechać do jakiegoś takiego magazynu może, nie wiem. Tak, to jest rzeczywiście, słuchaj, niesamowite wrażenie, te wielkie sterty tytułów książek, mimo tego, że ten rynek w Polsce nie jest taki duży, jak powiedzieliśmy, w ogóle nie jest duży, to zarazem tych książek wydaje się coraz więcej i jest tego bardzo dużo.
I to rzeczywiście ma się czasami wrażenie jakiejś takiej nadobecności tego, że tak. Właściwie zalani jesteśmy tymi tytułami i wyłowienie też z tego czegokolwiek wartościowego jest trudne. Powiedz, jak z kolei patrzysz jeszcze na inny, bo tu dopiero może się zrobić ciekawie, jak cię o to zapytam, mam wrażenie. Jak patrzysz na takie zjawisko, które mi się wydaje osobiście dość jednak problematyczne, to znaczy jego skala może się wydaje problematyczna, nie to, że ono po prostu jest, no bo w porządku, to są jakieś formy, które na rynku się pojawiają i w tym samym nic drożnego nie ma, ale mnie trochę skala tego niepokoi, na przykład to, że no mamy do czynienia z jednej strony z taką substytucją roli, którą kiedyś krytyk literacki czy krytyczka literacka spełniali przez działy marketingowe. To znaczy, że często już samo wydawnictwo informuje nas, że mamy do czynienia z arcydziełem XXI wieku, nie wiem, porównywalnym z największymi dokonaniami literatury światowej i tak dalej. No i w zasadzie już to dostajesz w pakiecie, tę ocenę, którą formułuje taki dział marketingowy na przykład. A z drugiej strony, że pojawiło się bardzo wiele różnych takich, a to kont instagramowych, a to podcastów, a to kanałów YouTube'owych, w których się o książkach mówi, ale to są treści sponsorowane, co nie do końca zawsze jest w tak bezpośredni sposób powiedziane czy nazwane. No i operuje się tutaj takimi umowami wydawnictwo, autor czy prowadzący i jak mówię, nie ma w tym samym nic jakiegoś strasznie niepokojącego, bo to są po prostu, pojawiają się nowe media, nowe formy, także działań reklamowych, marketingowych, nie ma problemu, ale czy nie jest tak, że to w zasadzie się stało, powiedzmy, 90% tej sfery, w której kiedyś były teksty krytyczne, jakieś rozmowy o tych książkach właśnie niesponsorowane i tak dalej. Jak myślisz? I jako autorka, i jako szefowa. Oczywiście coś w tym jest, natomiast no, wydaje mi się, że to wprost wynika z po prostu kryzysu tradycyjnych mediów i z tego, że no naprawdę nie ma już miejsc, w których można poważnie, oprócz takich miejsc jak twój podcast na przykład, gdzie można poważnie, długo i wiesz, sensownie rozmawiać o literaturze. No widzę też zmagania na przykład naszego działu promocji w naszym wydawnictwie o to, by z informacjami o tym, że wydajemy jakieś książki, dotrzeć do odbiorców. To jest nieustanne poszukiwanie nowych ścieżek dotarcia, ponieważ wszystko zmienia się bardzo szybko. Działy kultury w prasie nie istnieją albo są jakieś naprawdę szczątkowe. Telewizja, no przez ostatnie lata to już w ogóle, prawda? Co będzie teraz, nie wiem, zobaczymy, ale tak naprawdę no trochę zniknęły nam te miejsca, które kiedyś, jeszcze powiedzmy dekadę temu, były takimi punktami odniesienia. To znaczy, jeżeli o autorze mówiło się w audycji XYZ, no to było jasne, że dotrzemy do potencjalnych odbiorców takiej literatury, że może ktoś się tym zainteresuje. Z samego faktu pojawienia się tego kogoś gdzieś, czy z samego faktu, że recenzja danej książki zostanie opublikowana w jakimś piśmie, tak jak, nie wiem, Pilch napisał Masłowskiej, tak, w Polityce wiele lat temu, no ale no, po prostu takie rzeczy się już nie dzieją, po prostu to już nie istnieje, ten świat zniknął i po prostu musimy się z tym pogodzić. Jak to się stało i kiedy pogodzić. W ogóle? No stało się to, myślę, po 2008 roku i po wielkim kryzysie finansowym, który odbił się na prasie i na tradycyjnych mediach. Potem już po prostu Google i Facebook zrobiły swoje. Więc no, wydaje mi się, że to wszystko ma swoje korzenie gdzieś tam. A my jako wydawcy no, chcemy docierać do odbiorców. My jako autorzy również chcemy do nich docierać, chcemy się pokazywać. No i musimy szukać nowych form dotarcia. Dzisiaj tą formą dotarcia, chcemy tego czy nie chcemy, są konta na Instagramie, są influencerzy. Tutaj muszę się nie zgodzić z tym, co powiedziałeś, że te informacje, polecenia książkowe, jeżeli są opłacone, nie są
nie zawsze są opisane, one muszą być opisane. Nie mówiłem, że nie są, tylko w tym sensie, że czasami to jest jakby tak trochę między wierszami, tak do końca jakby nie wiadomo. No nie, jeżeli płacimy komuś za to, że napisze o naszej książce, to my wręcz wymagamy, żeby to było napisane w takim wpisie, dlatego że po prostu wymaga tego od nas prawo. Prawo się zmieniło i każda rzecz, za którą dostaje się pieniądze i którą się pokazuje w swoich mediach społecznościowych, musi być oznaczona jako płatna współpraca czy reklama. Tak, uważam, że to jest fair deal, zwłaszcza, że to też nie jest tak, że są... To też wystąpię w obronie po prostu osób, które polecają. Nie, nie, ja w ogóle nie atakuję, bo to też nie jest tak, że jest gwarantowana pochwała, prawda? Oczywiście, bo też wiecie, Państwo, tych książek wydajemy strasznie dużo i chcielibyśmy, żeby o wszystkich wszyscy mówili, tak. Ale to jest niemożliwe. I ci ludzie też wybierają dość skrupulatnie to, co chcą pokazywać, co do nich pasuje, co pasuje do ich odbiorców. To wcale nie jest takie wszystko jednoznaczne, jednowymiarowe. Więc okej, po prostu muszę się pogodzić z tym, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość. Jeżeli chcę, żeby o naszych książkach ktoś mówił, no to muszę dotrzeć do tego kogoś zupełnie nowymi sposobami niż kiedyś. Czy wolałam starą rzeczywistość? Tak, wolałam starą rzeczywistość. Magazyn Lampa, w którym pisałam, czy fantastyczne spotkania twórców w galerii Raster, która jeszcze się mieściła na Chorzej. No ale okej, no możemy się kopać z koniem, albo możemy zaakceptować rzeczywistość taką, jaka ona jest, no i próbować walczyć dalej. A widzisz jakiś rodzaj też z tym związanej, czy może jakoś to jest zupełnie osobny proces, który ma inne źródła, właściwie takiego zaniku funkcji figury krytyka? Jest mi bardzo niezręcznie wypowiadać się na temat figury krytyka, jako osobie jakiś krytyk usłyszy. Podlegające ich ocenie zarówno na polu literackim, jak i na polu wydawniczym. Nie, ale wiesz, więc... ja też podlegam tej ocenie, też to rozumiem. Zresztą no ja w ogóle ubolewam nad tym, że ta figura krytyka, czy instytucja krytyka literackiego, filmowego, że ona jakoś osłabła, że ludzie mniej się na tym interesują, że to już nie jest tak, że krytyk wpływowy o jakimś takim mocnym nazwisku, wiesz, wyznacza hierarchię i wyznacza trendy, że właśnie to bardziej robi rynek, ale nie oddolnie głosami czasem czytelników, tylko odgórnie poprzez bardzo sprawnie zaplanowane strategie marketingowe. Więc ja za tym światem, gdzie byli krytycy, gdzie się kupowało, wiesz, gazetę, żeby przeczytać, co ten czy tamten, ta czy tamta napisali o jakiejś książce i to było jakoś wyznacznikiem, oczywiście nie chodziło o to, żeby to brać jak nauki objawione, ale no gdzieś tam się tym człowiek sugerował i ten sposób myślenia o literaturze jakoś można było od osób, które się tym parały, zawodowo przejmować. No, to jakoś bardzo się zmieniło. Ja to też widzę po prostu jako człowiek, który się odpowiedzmy tak świadomie, powiedzmy połowy lat 90. interesował bardzo żywo literaturą, czytał książki, czytał też różne czasopisma literackie, bywał tu i tam, no to widzę, że to się bardzo, bardzo także pod tym kątem zmieniło. Wiesz, kiedy o tym wszystkim mówisz, myślę o rozmowie, którą jakiś czas temu zrobił z Tadeuszem Sobolewskim Wojtek Szot do Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy czytałeś tą rozmowę, to była a propos Cannes. Tak. Wspaniała rozmowa, naprawdę, jeśli państwo nie mieliście okazji jej przeczytać, to zajrzyjcie do archiwum gazety, bo Tadeusz Sobolewski, no... Tak, kiedy myślę o tym, czego mi brakuje, to na przykład pisania Tadeusza Sobolewskiego o kinie. Zdecydowanie. Bo wiem, że tam wywiązała się jakaś dyskusja pod tą rozmową. Ludzie byli rzeczywiście bardzo poruszeni tym, jak Tadeusz odpowiada, jak mówi o Cannes, jak rozmawia z Wojtkiem o kinie. I ktoś napisał tam o Tadeuszu Sobolewskim, że to był taki jeden z ostatnich krytyków filmowych, który jakby postrzegał swoją rolę jako krytyka, jako tego kogoś, kto ma nas prowadzić po znaczeniach, tak? Rozumiesz, że jakby taki przewodnik po znaczeniach, tak. I właśnie być może to jest
coś, co nam znika w dzisiejszym pisaniu o książkach, ponieważ jesteśmy ograniczeni do krótkiej notki i dania gwiazdek. 3 na 5, 4 na 8. Gdzie jest w tym... Tak, to, no, to jest niestety wzięcie, bardzo... Wiesz, to pociągnięcie cię za rękę jako czytelnika i pójście z tobą po znaczeniach, jakby właśnie takie zobiektywizowanie tego doświadczenia, które jest twoje jako krytyka, jako czytelnika, ale szukasz jakichś powiązań, szukasz tych znaczeń i idziesz przez to, a nie tylko dajesz 4 na 6. Więc to chyba będzie moją odpowiedzią na twoje pytanie. Tak, tak. To jest rzeczywiście takie przykre, no, że to w ten sposób... Ja rozumiem, że to jest też oczywiście funkcja tego, że ten rynek zrobił się taki potężny i tak, że tego też wszystkiego nie sposób ogarnąć, że potrzebujesz mieć właśnie takie bardzo... No jest za dużo, tak. To prawda, jest za dużo. Tak, no, ale inflacja. No. Z drugiej strony rozumiem, że jakoś to ekonomicznie się jednak musi spinać, skoro wciąż tyle się tych książek pojawia, nawet w kraju, w którym żyjemy i który nie jest czempionem, jeśli chodzi o czytelnictwo. Znaczy, no, ja jestem dosyć tak sceptycznie nastawiona do tego modelu, w którym funkcjonujemy. To znaczy, że rynek wygląda w ten sposób, że jest ciągle głodny nowych rzeczy, w związku z czym jego zainteresowanie tym, co ma chociaż, nie wiem, 3 miesiące, spada i chce ciągle, żeby dostarczać nowości i nowości i nowości, bo to jest zabójcze zarówno dla wydawcy, który musi ciągle produkować i jakby nie może nacieszyć się posiadaniem jakiejś książki za długo, bo musi zaraz myśleć o tym, co będzie w przyszłości i co nowego dać rynkowi. Ale to jest oczywiście zabójcze dla autorów, którym narzuca się mordercze tempo albo po prostu nie można być pisarzem na pełen etat, no bo po prostu się z tego nie wyżyje. Więc no, ja jakby jestem daleka od pozytywnej oceny dla tego modelu. I produkujemy za dużo, bo trochę nie mamy wyjścia. No bo jeżeli nie będziemy produkować, no to nie będziemy się liczyć w tej grze. To jest straszne. Słuchaj, ale to naprawdę tak jest, że ta sytuacja, w której książka tak bardzo krótko żyje, bo to też jest inna jeszcze osobliwość współczesnych czasów, jednak trwanie książki, czy czas życia książki, nie wiem, lat temu 15, 20, 30, no to zupełnie inaczej wyglądał. Teraz to jest faktycznie bardzo... Krótko. No, 3 miesiące pewnie gdzieś mniej więcej jest tego okresu takiego najbardziej intensywnego obecności medialnej książki, jeśli ona jest w ruchu, jeśli się sprzedaje, jest promowana sensownie, no to zazwyczaj gdzieś tam tyle to trwa, a później no już są kolejne tytuły, już są kolejne rzeczy, których zresztą przybywa w ogóle cały czas, więc wiadomo. Ale tego się nie da zmienić, to jest jakaś wewnętrzna właściwość tego całego systemu, w którym funkcjonujemy i to jest naprawdę, nie jest tak, że powiedzmy zmiana tutaj właśnie by wyszła na korzyść także wydawcom? Myślę, że wydawcom i autorom może by ta zmiana wyszła na korzyść, ale system na to nie pozwoli, bo jest właśnie w ten sposób skonstruowany, aby go ciągle dokarmiać. Kto tutaj? Hurtownicy? Nie wiem, wielkie księgarnie internetowe w ten sposób działają? Myślę, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tym. Wszyscy w tym jesteśmy, bo to by przestało działać, gdyby nagle jakaś duża, znaczna grupa się wyłamała. No to jest niemożliwe. No tak. No po prostu, okej, to na 3-4 90% wydawców mówi, dobra, nie produkujemy. W ciągu najbliższego pół roku nie produkujemy niczego nowego, zatrzymujemy te maszyny. Hold your horses, panowie i panie. No to się nie wydarzy. To się Słuchaj, nie był wydarzy. Taki list, nie wiem czy widziałaś, w tej sprawie, tylko w podobnej sprawie, no, dotyczący sztucznej inteligencji. Ileś osób związanych z tą całą sferą zaapelowało, żeby właśnie zatrzymać pracę nad tymi botami. Tak, między innymi on tam się podpisał pod tym, tak, ale tam dużo ludzi było.
No i nic z tego nie wyszło. No właśnie, fajnie, jakby, kochani, fajnie, ale świat jedzie dalej. To no się tak. Nie zatrzyma, to się po prostu nie zatrzyma, dlatego że, no właśnie, dlaczego? Bo to się komuś opłaca, komu się to opłaca, albo no, naprawdę nie wiem, dlaczego ten system tak wygląda, kiedy się zaczął i kto to rozkręcił. Nie wiem, no po prostu chyba to się nazywa kapitalizm, nie? I po prostu tak. Neoliberalizm i decyd. No. I bardzo dużo mądrych osób myślało, jak to wszystko zatrzymać, bo przecież, Tomku, to nie dotyczy wyłącznie książek, dotyczy no, to oczywiście. Absolutnie każdej sfery naszego tak. życia. Po prostu nie wiem, po co my to wszystko produkujemy. No tak, i dotarliśmy do katastrofy klimatycznej. Ale wiesz, no ja rzeczywiście, mówiąc szczerze, akurat tego w przypadku rynku książki Nie rozumiem tak do końca, to znaczy nie wiem właściwie, kiedy to się aż tak zmieniło i co tutaj jest tą właściwą przyczyną, dlaczego to się tak rozpędziło i dlaczego właściwie rynek ten funkcjonuje w sposób de facto niszczący dla no choćby właśnie częściowo wydawców, też małych wydawców, to jest jeszcze inna sprawa. Wiesz co, zastanawiam się, na ile można tutaj obwiniać państwo i jego kompletne oddanie tej bardzo specyficznej sfery, prawda? Tak. Jednak szczególnej. No nie jesteśmy producentami skarpet ani ziemniaków, z całym szacunkiem dla nich, ale rynek ziemniaków jest lepiej uregulowany niż rynek książki, dlatego że rolnictwo jest bardzo ważnym elementem polityki, więc tam to chyba wygląda, tak to sobie wyobrażam, że wygląda to być może lepiej niż rynek książki. Natomiast tutaj państwo całkowicie i pozostawiło tę jednak istotną sferę kultury wyłącznie w rękach rynku. I to trochę tak wygląda, że od dobrej woli, no jednak, no umówmy się, przedsiębiorców, jakimi są wydawcy, zależy to, czy będziemy wydawać literaturę piękną, czy będziemy inwestować w mniej poczytnych, ale ambitnych, tworzących właśnie sedno, prawda, naszej kultury twórców, czy będziemy mieli na to środki, czy te środki, które zarobimy na czymś zupełnie innym, przeznaczymy na to, żeby właśnie, nie wiem, pomóc debiutantom. No wiesz, to wszystko de facto jest w gestii wydawców. I rozumiem, że zaraz ktoś może powiedzieć, przecież istnieje coś takiego jak Instytut Książki, istnieją programy. No nie wydaje mi się, żeby to było do końca relewantne. Tak w ostatecznym rozrachunku, w takim kształcie, w jakim to funkcjonowało, zwłaszcza w ostatnich latach. Więc no, być może odpowiedź na to pytanie jest tutaj. Oczywiście mogę zaraz usłyszeć jakiś zarzut, że jestem komunistką i domagam się regulacji wszystkiego i po prostu co to ma być. No ale no, po prostu zastanawiamy się. Proszę Państwa, zastanawiamy się głośno, gdzie są głośno problemy. Tak. Nie no, ale kultura czy sfera kultury to już naprawdę bardzo dobrze wiadomo. Nawet jak ktoś jest bardzo neoliberalny i prorynkowo nastawiony, to chyba musi to, jeśli ma kontakt z rzeczywistością, przyznać, no, że sfera kultury, jeśli nie jest to popkultura, taka bardzo też oczywiście ciekawa i cenna, ja jestem wielbicielem wielkim popkultury, ale jeśli nie jest to sfera tej kultury wysokiej, to z nielicznymi wyjątkami oczywiście, no ona nie utrzymuje się po prostu bez wsparcia, widzisz, mecenatu i tak dalej. I zawsze tak było, bo zawsze był mecenat nad tego typu kulturą. No a teraz musi co do mecenatu właśnie rozciągniętego nad literaturą, no to on tak jakby nie istnieje. Co ciekawe, jeśli idzie o świat filmu, jeśli idzie o świat teatru, opery, jeśli idzie też, nie wiem, o sztuki wizualne, no to trochę inaczej wygląda. Jeśli się nad tym zastanowimy, to rzeczywiście państwo odgrywa swoją rolę w tych innych obszarach kultury. I tylko właściwie ta literatura jest tak zostawiona sama sobie i rynkowi. Stąd też oczywiście to, co zaczyna się teraz dziać, czyli prace zapowiedziane jeszcze przez ministra Sienkiewicza nad ustawą o książce. Co z tego wyniknie, nie wiem, bo na razie mam takie poczucie, że wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt wzięły i się spakowały do Brukseli. I tak, no jakby, tak. Zobaczymy, co dalej, ale nie wiem. Trochę to smutne, bo znowu mam takie poczucie, aha, czyli dobrze, czyli jesteśmy na drugim planie. No niemniej
No, tak wygląda rzeczywistość, tak? No nie wiem, w którymś momencie powstał Instytut PISF, tak? Polski Instytut Sztuki Filmowej, który nie jest dotowany z budżetu państwa, z tego co wiem, tylko tam są składki pochodzące od kiniarzy, jakieś tam są takie zupełnie inne środki, ale jednak ktoś wpadł na ten pomysł, żeby taki fundusz powołać, żeby to była jednak jakościowa zmiana w tej sferze filmu. Tak właśnie się stało. Zobaczmy, jakie zaczęliśmy osiągać sukcesy jako właśnie filmowcy, gdzie zaszli polscy filmowcy, co się zdarzyło, jak ogromna była to zmiana. No, ktoś wpadł na ten koncept, tak? I to nie jest, wiesz, z mojej i twojej kieszeni, z podatków, nie. No ale trzeba było się nad tym zastanowić, usiąść, pomyśleć, jak to zrobić, to przyniosło świetne rezultaty. No zobaczymy, jak to będzie w wypadku tej ustawy o książce. Na razie widziałam, że w procedowanej właśnie ustawie, która chyba dzisiaj przechodziła, czy wczoraj przechodziła przez parlament, tej dotyczącej bodajże tantiem od wielkich platform, streamingów i tak dalej. Wszyscy mieli dostać jakiś grosz, czyli na przykład aktorzy czytający audiobooka mieli dostać swoje tutaj jakieś fee, no ale już autor tego audiobooka nie. To bardzo ciekawe. Ale autor zawsze jest na końcu, więc wiesz, tego łańcucha. Na szczęście przytomni koledzy i koleżanki z różnych organizacji pisarskich na czas się zorientowali i zaczęli lobbować u różnych posłów i chyba z tego co wiem ta poprawka została jakoś dołączona, ale jakże to symboliczne właśnie zdarzenie i takie pokazujące nam bardzo miejsce w szeregu. Bardzo jest to przykre, naprawdę jest mi przykro osobiście. Tak. Mnie też się zrobiło od razu przykro, no, wiesz, widzisz, jak tam słyszałem, tak, właśnie, nie, tych pisarzy. Nie znałem tej historii. Tak. A powiedz, gdyby była taka opcja, że mogłabyś wskazać kilka punktów, które twoim zdaniem absolutnie powinny się pojawić w takiej idealnej ustawie tego typu o książce, to co by to było? Chyba nie jestem przygotowana dobrze do tej odpowiedzi, bo tych pomysłów jest bardzo dużo i niektóre z nich są naprawdę, naprawdę świetne. Niektóre dotyczą, wiesz, takich stricte... O takich bazowych, fundamentalnych sprawach, wiesz. Wiesz, no, oczywiście tutaj pojawia się kwestia tej tak zwanej jednolitej ceny książki, czyli tego, żeby nowości nie mogły mieć ceny obniżanej przez jakiś czas. Tam jakaś karencja jest typu, nie wiem, pół roku, że przez pół roku po prostu nie wolno ci sprzedać tej książki poniżej ceny jakiejś okładkowej, którą wydawca narzuca, a to dlatego, że no, książki są przeceniane właściwie w dniu premiery, tak? No, to jest właściwie też jedyny taki obszar, gdzie w dniu wejścia produktu na rynek ten produkt jest przeceniony. No, nie widziałam jeszcze takich spodni, które wchodzą w nowej kolekcji i od razu są 50% tańsze, a z książką tak jest, jakoś tak to właśnie się stało. No jest to też mordercze jakoś, więc jest ta wielka debata o jednolitej czy stałej cenie książki. Takie rzeczy funkcjonują w różnych krajach z powodzeniem. Warto też się przyglądać, jak to robią inni w Europie i na świecie. To jest oczywiście kwestia też jakichś marsz, to są jakieś takie skomplikowane już ekonomiczne tematy. No to jest oczywiście kwestia Narodowego Programu Wspierania Czytelnictwa, to jest kwestia tego, gdzie biblioteki robią swoje zakupy i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo różnych takich możliwości wspierania wydawców czy małych księgarzy, bo to też jest grupa, no, straszliwie dyskryminowana. W ogóle na osobną też rozmowę, bo to, co się z tymi księgarniami dzieje i w dużych miastach i w małych miastach, to jest naprawdę bardzo przykre. No, znaczy, tych ja rozmów... tutaj, wiesz... Mam taką, przepraszam, tylko jedno zdanie, że bo to jest mojemu sercu bliski bardzo temat. Ja mam taką osobistą listę hańby, wiesz, dla miasta Warszawy, bo wiele bardzo księgarni, które bardzo lubiłem, w których bywałem i które jakoś tam się zaznaczyły na tej mapie księgarskiej Warszawy, zostało zamkniętych w ostatnich, właśnie, powiedzmy 10-15 latach i to ciągle się dzieje, kolejne księgarnie się zamykają, właśnie, a to są takie miejsca naprawdę niezwykle ważne dla tam bije serce czytelnictwa i kultury, tak samo jak w bibliotekach oczywiście też. Biblioteki akurat, zwłaszcza w Polsce,
sobie świetnie radzą, bo też cały ten program dofinansowywania bibliotek gdzieś tam zadziałał i moje doświadczenia na przykład z wyjazdów do różnych takich miejsc są wspaniałe. W wielu bardzo małych miejscowościach biblioteka jest takim centrum. Tak, tak. Ale księgarnie kompletnie leży. No tak, ale tu oczywiście możemy się zrzymać znowu na rynek, nie wiem, na wielkich dystrybutorów i tak dalej, ale ja jednak też oczekiwałabym czegoś właśnie od państwa. Absolutnie, To jest w ogóle kluczowe, znaczy możemy potem walczyć z innymi wiatrakami, ale zacznijmy od podstaw, od tego, że my jako wydawcy, my jako autorzy jesteśmy tą kulturotwórczą kulturotwórczymi podmiotami i jest nam bardzo trudno przetrwać bez wsparcia instytucjonalnego i od tego trzeba zacząć. No właśnie, zresztą mali księgarze również, tak? No to jest dokładnie tak, jak mówisz, wstyd dla miasta stołecznego Warszawa, że nie ma jakiegoś oburzenia, że takie rzeczy się dzieją, prawda? Tak, i w ogóle nie ma żadnej sensownej polityki zakresie. Po prostu radźcie sobie. Tak, a to są często takie miejsca, w których czynsz nie tylko jest bardzo wysoki, jest notorycznie podnoszony i na przykład potem jest tak, że to się zamyka i tam i tak nikogo nie ma innego, stoi pusty ten lokal, bo to jest rzeczywiście bardzo przykre. No. Tak. Jest naprawdę ogromnie dużo bolączek tego rynku i dlatego wrócę tutaj do początków naszej rozmowy. Ryzyko jest wpisane w te zawody i jest to naprawdę zajęcie dla osób z dużą skłonnością do ryzyka. Dla takich ryzykantów naprawdę, którzy lubią żyć na krawędzi, rozumiem. Naprawdę, to jest życie na krawędzi, dosłownie, czasami naprawdę dosłownie. To prawda. A to wróćmy z rynku do literatury. Mhm. Chciałem cię popytać jeszcze o to, jaką rolę literatura w twoim życiu pełni. I ta pisana, i ta czytana. Trochę o to, jak to na ciebie działa i jak na ciebie wpływa i co ci daje. Jaki to jest rodzaj wewnętrznej pracy dla ciebie, pisanie książki? Czy na przykład jest tak, że jakoś borykając się, tak jak mówiłaś, przez te ostatnie lata z rozmaitymi trudnymi doświadczeniami, napisanie, borykając się, a potem siadając do pisania, miałaś jakieś poczucie, kiedy już pisać skończyłaś, że no to nie tylko jest tak, że powstała nowa książka i ona się pojawi zaraz na rynku, tylko że też jakiś rodzaj pracy wewnętrznej wykonałaś i że jesteś w jakimś innym miejscu niż kiedy do tej powieści siadałaś, tak czysto osobiście. To ciekawe. Myślę, że ja pracę wewnętrzną wykonałam jednak przede wszystkim na terapii. Okej. Okay. I że to spotkanie z samą sobą jest jednak najważniejsze i kluczowe dla jakiegoś, no nie chcę powiedzieć, że dla procesu leczniczego, ale raczej dla takiego spotkania się z samą sobą. Dla takiego procesu poznania, który na pewno zmienia i który na pewno wpływa na to, kim dzisiaj jestem, jaka jestem, jak się czuję, jak odbieram rzeczywistość. I myślę, że to jest... To jest to, zaś pisanie jest może jakąś pochodną tych procesów, natomiast no, chciałabym nie traktować nigdy swojego pisania jako terapeutycznego, wolałabym, żeby to był jednak proces intelektualny, a nie emocjonalny. Nie, ja nie miałem nawet na myśli, wiesz, takiego terapeutycznego w sensie ścisłym wymiaru, tylko jakby pewnej też pracy poznawczej związanej z szukaniem języka dla pewnych doświadczeń, na przykład emocji i tak dalej. To także na nie chciałem tutaj, wiesz, tak tego zredukować tylko do terapeutycznego wymiaru. Rozumiem, a zatem nie redukując tego absolutnie, mogę powiedzieć, że oczywiście tak, no praca nad powieścią, budowanie postaci, wymyślanie im życiorysów, wymyślanie ich, jakby konfrontowanie ich ze sobą, no to jest szalenie ciekawe zajęcie, być może najciekawsze zajęcie, jakie w ogóle istnieje, bo trochę się bawimy w Pana Boga i właściwie wszystko można zrobić z tymi wymyślonymi ludźmi. Dla mnie to jest, no ja to uwielbiam, to jest jakieś takie bliskie, no nie wiem, nie chcę tutaj jakimś patosem lecieć, ale naprawdę jest to
jest to niezwykle ciekawe zajęcie, w każdym razie tak mnie się wydaje. I na pewno pomaga również poznać samego siebie w kontekście tych ludzi, których się wymyśla i skąd oni się biorą, nie mam pojęcia. Nie, naprawdę nie wiem. Nieraz się nad tym zastanawiałam, skąd oni się wzięli. Nie wiem, przyrzekam, nie wiem. Oni po prostu... Właśnie rozmawiałam o tym ostatnio na którymś ze spotkań autorskich, chyba w Katowicach. Zastanawiałam się właśnie, ktoś zadał mi pytanie o pomysły i ja właściwie tak odwróciłam to pytanie, kierując je w stronę publiczności i prowadzącego i zapytałam ich, a skąd wam przyszedł do głowy pomysł, żeby tu dzisiaj przyjść na to spotkanie ze mną. Jak to się stało, że on się w waszej głowie pojawił, ten pomysł? No po prostu się pojawił. Ktoś udzielił odpowiedzi jednoznacznej? Nie, nikt, absolutnie nikt. I to było bardzo ciekawe. Więc nie wiem, skąd biorą się nam pomysły. Po prostu być może jest jakaś wielka studnia z pomysłami, które po prostu na nas napadają na naszej drodze. Nie wiem. Jak Stephena Kinga kiedyś o to zapytano, skąd bierze pomysły, to powiedział, że bierze je tam z takiego miejsca na rogu tej i tej ulicy w miejscowości Bangor, Maine. Okay. Po prostu tam te pomysły tam one są. Po prostu tam tak, są. Tak. No tak, bardzo dobra odpowiedź, dziękuję, może będę korzystać. Właśnie, one są tam. Tak. A literatura, którą czytasz? Właśnie tak się cały czas zastanawiam, czy ty masz czas na czytanie książek takich dla przyjemności, czy czytasz te, które musisz po prostu? No wiadomo, czytam te, które muszę, ale też no wiesz, ja jestem redaktorką naczelną, tak. Czyli to oznacza... Inni czytają za ciebie. Inni czytają za mnie bardzo dużo i potem mi mówią, co przeczytali, a ja... Część z tych rzeczy czytam, części nie czytam, bo jakby też ufam w dobry gust i wspaniałe umiejętności moich współpracowników, których serdecznie pozdrawiam. Więc z tym czytaniem tego, co muszę, no oczywiście tego jest sporo. No to też oznacza czytanie książek, których państwo jeszcze nie czytaliście, bo na przykład wyszły tylko w jakichś innych językach. Mam dostęp do dwóch obszarów językowych, bo znam francuski i oczywiście angielski, więc czytam te książki z tych dwóch miejsc, z tych dwóch obszarów językowych, no ale też czytam różnego rodzaju propozycje, zwłaszcza literatury polskiej pięknej. Ja staram się akurat te wszystkie rzeczy czytać, nim podejmiemy decyzję o tym, czy kogoś wydajemy, czy nie. No i tego czytania jest dużo, ale to jest czytanie w pracy i w ramach pracy, w godzinach pracy, a potem są jeszcze godziny po pracy, kiedy czytam już dla przyjemności. I rzeczywiście czytam dużo i czytam bardzo różnorodne rzeczy, bo też, nie wiem jak to zabrzmi w kontekście czytania dla przyjemności, ale ja też czytam konkurencję, tak czytam, sprawdzam, co inni robią, jak wyglądają książki mojej konkurencji na rynku. Swoją konkurencję, mówisz to jako redaktorka naczelna, jako czy jako pisarka? Tak, tak, nie mówię jako wydawczyni, no, właśnie, Boże, znowu te role. więc jedno i drugie, czytam koleżanki i kolegów, po prostu jestem ciekawa, co tam u nich, no ale też czytam książki, które wydają inni wydawcy, bo no po prostu uważam, że ważne jest to, żeby się orientować w tych trendach. Nie zawsze czytam wszystko do końca też. Ja jestem z tych, co porzucają książki, jak stwierdzają, że już dalej nie trzeba, czy że nie mogę, czy że mi się nie chce. Ale rzeczywiście, jak właśnie weszłam sobie teraz, wiesz, patrzę, przeglądam telefon, patrzę na moją półkę na jednym z streamingowych portali, no to tu jest, przyrzekam, wszystko od sasa do lasa, naprawdę. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale wiesz, ja w ogóle jestem taką wszystkożerną osobą. Mnie, Tomku, interesuje wszystko i dlatego zostałam najpierw dziennikarką, a potem pisarką, czy odwrotnie, bo już nie pamiętam. I też uważam, że dlatego dobrze odnajduję się w roli właśnie redaktorki naczelnej wydawnictwa, bo ja się interesuję wszystkim, więc wszystko jest dla mnie ciekawe, więc mam szeroką, choć powierzchowną wiedzę na różne tematy. I nie wstydzę się tego absolutnie, bo uważam, że to dobrze pasuje do takiego zawodu, do tych wszystkich zajęć, które przez całe swoje życie robiłam. Mam przyjaciółki wspaniałe moje, jeszcze licealne, mam ich 7, z czego
cztery mają, wiesz, doktoraty i są już tuż przed habilitacjami albo już po i specjalizują się w swoich dziedzinach, są absolutnie wybitne w tym swoim wycinku wiedzy i my się bardzo właśnie tutaj różnimy, tak? One idą w głąb, a ja idę szeroko i myślę, że jeden i drugi gatunek człowieka jest nam potrzebny. Mm-hmm. Tak, tak, zgadzam się absolutnie. A jak te twoje inklinacje czytelnicze wyglądały w dzieciństwie, jak potem wyglądały w czasie nastoletnim, później we wczesnej dorosłości? Jak to się kształtowało u ciebie? Tak. Wiesz, ja też myślę o tym w kontekście nadchodzących wakacji. My rozmawiamy tak, no już właściwie w przededniu wakacji. Już w zasadzie się zaczęły, no bo się rok szkolny skończył. Tak, ale my tutaj... Mamy premierę tej naszej rozmowy 30 lipca, przepraszam, w czerwca oczywiście, 30 czerwca. Widzisz, jak już tak, tutaj pomyłka mi freudowska wyskoczy, żebym tak chciał, żeby był po prostu środek wakacji. Ale 30 czerwca, rozmawiamy 27, no to od 1 lipca, od poniedziałku to już takie są wakacje oficjalne całkiem. Pełną gębą, ja idę na urlop na przykład. Tak. Bardzo dobrze. Gratuluję i zazdroszczę. Nie będę ich pisać. No właśnie. To jest urlop wypoczynkowy, to tak, tak. Znaczy. Ja powiem szczerze, że też mam w planach taki urlop, ale bardziej w sierpniu, a już taki najprawdziwszy to we wrześniu i tam też zamierzam nic nie pisać na to i nic nie nagrywać również. Natomiast wakacje to jest dla mnie, na przykład osobiście to był zawsze taki czas czytania rzeczy najciekawszych, bo oczywiście tak, czytałem mnóstwo przez cały rok, ale też różne to były rzeczy zawsze i w szkole i później na studiach, które były obligatoryjne. No natomiast tak, wakacje to był czas absolutnie anarchiczno taki, radosno-ekstatyczny, jeśli chodzi o te kwestie, ale właśnie, bo też myślę o tym, że będą nas słuchać teraz osoby, które wybierają się na wakacje. Ja tutaj zawsze daję w wakacje rekomendacje lekturowe wakacyjne i tak, w tym roku też będą regularne, więc może sobie porekomendujmy troszkę. Bardzo, bardzo chętnie, zwłaszcza, że kiedyś, to chyba właśnie było w twoich rekomendacjach wakacyjnych, kiedy polecałeś książkę Nasza część nocy. Tak, Mariana Enriquez. No. Boże, kochany, co no, ta książka jest... mi zrobiła. Jest to jedna z moich ukochanych książek, którą przeczytałam dzięki tobie i właśnie dzięki twoim rekomendacjom. To była książka, którą właściwie polecam zawsze wszystkim od tamtej pory, kiedy ją przeczytałam. Tak. Czytałam ją w ferie właśnie zimowe, kiedy byłam z dziećmi na nartach i czytałam ją tak, że czytałam ją tylko kiedy było jasno, bo kiedy zapadał zmrok, zaczynałam się tak strasznie bać, więc ja w ogóle popędzałam wszystkich, żebyśmy szybciej wracali z tych nart, bo chciałam mieć jeszcze trochę jasnego dnia, żeby móc czytać w spokoju, bo strasznie chciałam ją czytać, a jednocześnie byłam zbyt przerażona, kiedy zapadał na dworze zmrok, żeby tę książkę czytać, więc ogromnie jestem ci wdzięczna za te rekomendacje, było to dla mnie wielkie odkrycie, więc jak widać, rekomendacje mają sens, tak, potrafią rzeczywiście wpłynąć super, niesamowicie. To się bardzo cieszę, też ta powieść wysłała mnie w orbity dalekie, a jestem doświadczonym czytelnikiem gatunkowej grozy i znam no, bez mała prawie wszystko, co ważnego się w tym gatunku ukazało i to naprawdę jest rzecz, która no, zostawia znaczną część tej gatunkowej prozy tego typu daleko, daleko w tyle. No. To bardzo ciekawe, że mówisz właśnie o literaturze grozy, bo ja, no dobrze, miałam nie pracować w wakacje, ale z jakichś Będziesz pisała horror? Właśnie, z jakichś względów czuję, że muszę teraz nasycić się literaturą grozy. Jest mi to potrzebne do tego, co zamierzam zrobić w przyszłości, w związku z czym szczęśliwie korzystam z obecności osoby niezwykłej w moim życiu, czyli Rafała Księżyka, który jest moim zastępcą w wydawnictwie WAB. Rafał, też tutaj gościł Rafał. Wiem, słuchałam waszej rozmowy, była wspaniała, bo też Śnialnia to absolutnie doskonała rzecz, skoro już rekomendujemy. W każdym razie Rafał, poproszony przeze mnie,
znosi mi teraz na wakacje tomy literatury grozy. Przyniósł mi dzisiaj kolejną rzecz od Blackwooda, Algernona Blackwooda, a także dwa tomy, tak jest, a także dwa tomy tej piwowskiej serii właśnie literatury grozy, seria grozy. Z tymi opowiadaniami takimi, tak? Tak jest, więc jadę z trzema książkami na najbliższy wyjazd i będę czytać te książki ciekawe. No, ale jest teraz długo jasno, to jakby spoko. Tak, nie, no problemu. Poza tym, znaczy Algernon Blackwood jest świetny. To już jest, jak powiedzieliśmy, tylko wierzby, tak. Póki co. I wierzby były zachwycające, naprawdę było to niesamowite, wspaniałe opowiadanie. Jeśli państwo nie czytali, to koniecznie przeczytajcie. Tak, tak, to jest taka naprawdę stara, dobra groza w najlepszym stylu. Już czasami troszkę tak się czuję, że jest to z dawnych czasów, ale wciąż dreszcz łapie, no. Jest to naprawdę kawał klasyki, absolutnie. No więc ja będę czytać grozę, co jest w ogóle dziwne, bo nigdy tego nie czytałam. Nie czytałaś nigdy? Nie, zupełnie stroniłam od tego. Ja, wiesz, nie lubię się bać. Rozumiem. Właśnie po prostu unikałam zawsze horrorów, powieści grozy, filmów tego rodzaju, no a tymczasem to jest właśnie być może znowu kolejny objaw kryzysu wieku średniego, że postanowiłam coś w sobie zmienić i właśnie taką małą rzecz, jak czytanie grozy, no jakoś absolutnie mnie to fascynuje i strasznie mi pasuje do tego, co chcę zrobić, więc chcę się tym naprawdę... Ale no, nie powiesz o tym, czy powiesz? Nie, bo ja, wiesz, jestem z tych, co się boją, że zapeszą. Powiem coś, a potem będzie zupełnie inaczej i po co to mówić, no? No tak. Więc... Ale Stephena Kinga na przykład nigdy nie czytałaś też? Nie, no dobrze, no Kinga czytałam, oczywiście czytałam Kinga, no, ale to już, no to już są takie podstawy, tak, no to rzeczywiście tak. Mam ze sobą. Natomiast żeby tak się rozsmakowywać w tym i szukać, to nie. I dopiero właściwie ty i Mariana Enriquez rozpoczęliście jakiś taki nowy sezon w moim życiu. Naprawdę jestem ci bardzo wdzięczna za odkrycie. No jest mi ogromnie miło, słuchaj, cieszę się bardzo, bo to naprawdę, jak mówię, też było dla mnie niesamowite doświadczenie czytelnicze, a ja z kolei na nią trafiłem w taki sposób, że gdzieś przeczytałem po prostu jakąś rozmowę z nią, a potem mi zarekomendował tę książkę Paweł Matuszek, który jest też świetnym pisarzem i też byłym redaktorem naczelnym Nowej Fantastyki. Tak. No i Matuszek ma absolutnie też fantastyczny gust i ma zdolność też do wynajdywania takich rzeczy, które właśnie nie wiadomo skąd on wydobywa nagle i się okazuje, że one gdzieś istnieją. Wybitne. I tak. I rzeczywiście to Mariana Enriquez też jakoś zarekomendował. A ja z kolei zapamiętałem z tego wywiadu z nią, że ona czytywała bardzo intensywnie Clive'a Barkera swego czasu i że jest dla niej jednym z najważniejszych autorów. No i ja jako wielki fan Clive'a Barkera jeszcze od lat 90. od razu, wiesz, uszami zastrzygłem, bo to autor, no też z wielu powodów już mało obecny, bo w Polsce on się nigdy za bardzo nie sprzedawał, trochę go tam, właściwie wszystkie książki prawie jego wyszły, ale wychodziły w małych nakładach, tak nie za bardzo to było promowane w latach 90. Wychodziły jego Księgi Krwi, taki cykl opowieści, grozy, totalnie odjechanych opowiadań, które niedawno wznowiło wydawnictwo MAG. Tak, właśnie widzę. Tak, w 21 roku. Tak, w nowych tłumaczeniach o wiele lepszych. No to jest taka naprawdę rzecz pod wieloma względami makabryczna, ale też z niesamowitymi pomysłami. Jest taka książka, jego Wielkie Sekretne Widowisko, którą najbardziej lubię, która jest taka też do niczego niepodobna zupełnie. On jest też nierówny, czasem lepiej, czasem gorzej. Jest autorem też filmów, bo nakręcił kilka filmów, między innymi kultowy w latach 90. horror Hellraiser. No właśnie. Który jest na podstawie jego opowiadania. Także postać niesamowita, ale właśnie już zapomniana, trochę już taka gdzieś schowana, zwłaszcza w Polsce. A ona go wielbi i właśnie to mi jakoś tak od razu... do niej sympatię obudziło głęboką, a potem to już, wiesz, kompletnie... No to chyba nie mam wyjścia, muszę Clive'a Barkera koniecznie przeczytać. Polecam właśnie tak to wygląda. Polecam to Wielkie Sekretne Widowisko, to jest dobre do tego, żeby zacząć w ogóle, bo to jest taka naprawdę bardzo dziwna książka i jak mówię, ona jest do niczego zupełnie niepodobna, ale słuchaj, w powiedzmy takim wieku nastoletnim,
na studiach, to czytałaś literaturę popularną? Czytałaś na przykład kryminały, tego typu rzeczy? Czy to w ogóle jakby z daleka było? Nie. Byłam bardzo, wydaje mi się, snobistyczną czytelniczką, taką typową dziewczyną czytającą. Zresztą ja w ogóle z Justyną Sobolewską, przypomniałam sobie przecież, że w 21 chyba roku wydałyśmy książkę, która nazywa się Stówka, przeczytaj to jeszcze raz. Tak. I my tam z Justyną opisałyśmy bardzo dużo książek, które były dla nas w różnych okresach naszego życia ważne. I wiesz, od Pinokia, który jest w ogóle dla mnie jakąś taką lekturą, no absolutnie formacyjną. Kocham Pinokia. Uważam, że to jest to tak wspaniałe i tak wielowymiarowe i tak prawdziwe i tak wiele mówi o dziecku jako o istocie, no takiej istocie niedoskonałej. Naprawdę, no to jest w ogóle moja chyba jedna z ulubionych książek. Od Pinokia po Konwickiego po prostu jest tam wszystko. Italo Calvino i po prostu Kornel Filipowicz i wszyscy święci. I tylko, że kiedy dzisiaj zaglądam do tej książki, to myślę, że napisałabym też jeszcze zupełnie inną książkę na ten temat. Bo to też się zmienia, tak, że wiesz, niektóre książki nagle wpadają na ciebie, przypominasz sobie, że one były ważne dla ciebie, także to wszystko, tego jest tak strasznie dużo też, naprawdę, to są takie ilości literatury, którą w życiu przeczytałam. Bardzo jestem z tego powodu szczęśliwa. Myślę, że moje życie jest lepsze dzięki temu, że czytałam tyle książek. Jestem bardzo wdzięczna losowi i swojej rodzinie, że zrobiła ze mnie taką czytelniczkę. Myślę, że to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy, jaka się w życiu zdarza człowiekowi, bycie czytelnikiem. Zgadzam się, tak. Rzadko o tym myślimy, rzadko o tym mówimy. Wydaje mi się, że też nie doceniamy tej funkcji, jaką jest bycie czytelnikiem czytelniczką w naszym życiu. A to jest naprawdę wspaniałe zajęcie. To jest coś, co najbardziej pozwala nam wejść w życie innych ludzi. Bo ono się dzieje w naszej głowie wtedy. To jest takie wspaniałe doświadczenie. Tęsknię za takimi książkami, które pozwalają mi właśnie jak w dzieciństwie wejść, wiesz, jak w tego Pinokia. Mariana Enriquez była taką książką. Tak, zdecydowanie. Była taką książką. Pełna imersja, tak. Absolutnie, absolutnie. Po prostu czułam się, jakbym znowu miała 12 lat i to jest tak przyjemne doświadczenie. Szukam ciągle takich doświadczeń, bo to też w dzisiejszym świecie jest niezwykle cenne, może nawet bezcenne, prawda? Zdecydowanie się zgadzam i też pomyślałem, że tak wraca wątek przemijania, to znaczy tego, że te doświadczenia czytelnicze pierwsze, niezwykle intensywne, często właśnie takie radykalne, związane z tym, że się po prostu siada i nie może przestać czytać i po prostu zapada się całkowicie człowiek w ten świat. To są rzeczywiście charakterystyczne dla młodego wieku i to są niesamowite przeżycia. Ja pamiętam wiele takich sytuacji. Pamiętam na przykład, jak ja byłem właśnie jako nastolatek wczesny wielkim fanem Stephena Kinga i w ogóle jak te horrory tutaj zaczęły wychodzić, wiesz, w latach 90. Tak, Masterton pamiętam, taka seria była. Mama mi nie pozwalała. Mi też nie pozwalała, ale ja tam zdobywałem, wiesz, na różne sposoby te książki. Były takie małe książeczki, seria Amber Horror. Pierwszą książką w tej serii to była Manitou, właśnie Mastertona, później jeszcze była Zemsta Manitou, no i potem w ogóle mnóstwo i Mastertona i różnych innych autorów tam było i pamiętam, że tam się cały czas na okładce pojawiały jakieś takie rekomendacje u różnych dziwnych autorów, którzy tam też się w tej serii wydawniczej pojawiali. Nowy Stephen King, wiesz, nie wiedziałem, kto to jest ten Stephen King po prostu, że to jest taka fantastyczna jakaś postać. No i w końcu jak kupiłem w księgarni w Podkowie Leśnej Misery, to zapadłem się tam, mimo że babcia mnie ścigała, próbowała mi zabrać tę książkę, ale wiesz, nie udało jej się. W każdym razie zapadłem się po prostu w fotelu i chyba, nie wiem,
wiesz, po kilku godzinach się ocknąłem, musiałem to skończyć i strasznie mi się to podobało. A potem jak wyszło to w trzech tomach, takie grube, to bardzo pamiętam, że tak, wiesz, wracałem z tą książką i marzyłem, żeby się rozchorować, nie? Żeby dostać jakieś, wiesz, anginy. Oczywiście, w ogóle no, wspaniała jest to historia. Przypomina mi wydarzenia sprzed chyba 2 lat. Opowiem tutaj anegdotę, mam nadzieję, że mój syn mnie nie zamorduje, ale jest to związane z książką to. Mój syn miał wówczas pewnie z 10 lat, tak? Razem ze swoim przyjacielem Karolem, synem pisarza Zygmunta Miłoszewskiego, byli we dwójkę w Olsztynie, właśnie z Zygmuntem, który wypuścił chłopców na rynek olsztyński, aha, żeby się przeszli i coś ze sobą zrobili. Mieli pójść do jakiegoś sklepu z używanymi chyba grami komputerowymi i coś tam sobie kupić, ale mając jakąś tam kasę w ręce, zaszli do olsztyńskiej księgarni, no i wrócili Karol z grą, a mój syn wrócił z to. No super. I no super, ale Zygmunt powiedział, że no niestety jest jeszcze no za mały, nie, więc poszedł do księgarni i oddał to i zwrócono mu pieniądze. Taka historia jest z książką to i dziećmi, które chciałyby czytać, a nie mogą. No tak. Czy mały Zygmunt w wieku lat 10 czasami jakichś takich książek w wielkiej ekscytacji nie pochłaniał pod kołdrą, no właśnie, w woli no właśnie mamy i taty? I teraz co się stało? No i teraz chroni moje dziecko. Tak właśnie. No nie, ale to słuchaj, znakomity wybór, muszę powiedzieć, bo to jest jedna, prawda, z lepszych książek Kinga, tak? I ona rzeczywiście jest autentycznie przerażająca. No, ja naprawdę wtedy się tam bałem, śnił mi się ten klaun później przez długi czas, ale rzeczywiście, ale wiesz, mi się udało rozchorować na szczęście. Jakoś ach, tak. Jest. No, wiesz, mimo że to była jakaś taka późna wiosna, ciepła, nic już nie zapowiadało niestety infekcji, a tu proszę, bach, wiesz, padłem na chyba tydzień i po prostu wszystko pochłonąłem. Więc to rzeczywiście to jest super doświadczenie, ale ono rzeczywiście potem już zdarza się coraz rzadziej, mam wrażenie, nie? Tak, to prawda. No też dlatego, że no pewnie wyrabiamy się jako czytelnicy, coraz mniej rzeczy nas zachwyca, bo no właśnie, bo trafia w nasze ręce pewnie coraz więcej też niedobrych rzeczy, no to plus ta inflacja tytułów, o której mówiliśmy już wielokrotnie, że po prostu no w nasze ręce trafia po prostu dużo niedobrych rzeczy, no tak to jest. A w dzieciństwie, tym naszym dzieciństwie lat 80. czy 90., no ta podaż była też trochę mniejsza. Ja pamiętam zresztą, że czytałam non-stop to samo w kółko i na pamięć znałam niektóre książki. Po prostu ja kochałam też je czytać, wiesz, od nowa, prawda? To było wspaniałe, nie wiem, czym Lew, Czarownica i Stara Szafa, przecież to było w ogóle... Och, ja też uwielbiałem, tak. No, Boże, Opowieści z Narni, to było... No naprawdę znałam to w te i we w te, na wylot. I wcale mi to nie przeszkadzało, że to znam, po prostu czytałam to dalej. Potem zapadłam się mocno w Musierowicz. Rzeczywiście Małgorzata Musierowicz, którą całkiem niedawno przeczytałam znowu w całości, bo właśnie na Legii mi pojawiły się wszystkie jej książki i postanowiłam to przeczytać od nowa. Oczywiście z całym im, jakby z dzisiejszą moją perspektywą mam dużo zastrzeżeń do różnych rzeczy, które tam się znajdują. Niemniej, no jest to dla mnie bardzo ważna pisarka okresu dziecięctwa, czy tam wczesnej młodości i rodzina Borejków była mi bardzo bliska. To jest takie też ciekawe doświadczenie, które nas łączy. Widzisz, to było takie uniwersum. Aha, dziewczyńskie, to było takie uniwersum. Uniwersum. No właśnie, tak, bo ja zupełnie tego nie... Znaczy wiesz, tak, wiedziałem, że to jest i wiedziałem, że zaczytują się głównie właśnie moje koleżanki w tym, ale ja tego nie znałem. A jak to ci się czytało właśnie z tej perspektywy współczesnej? To jest przede wszystkim bardzo dobrze napisane. To jest literacko z mojego punktu widzenia naprawdę... No, znakomite. Z tym, że wiesz, no to jest opowieść o dość konserwatywnej rodzinie, dość religijnej, mającej jakieś takie oldschoolowe spojrzenie też na rolę kobiety, rolę dziewczyny, na urodę. To są rzeczy, które po prostu wybrzmiewały w latach 80. i 90. w niejednym domu. Jest to zapis jakiegoś czasu, jakiegoś tu i teraz. Więc ja do tego wróciłam, no, z sentymentem, ale też z ulgą.
Jestem ciekawa, czy moja córka będzie do tego sięgać, kiedy będzie trochę starsza, bo jest jeszcze za mała. Na pewno chciałabym, żeby, bo akurat Baśka jest niezłą czytelniczką, rzeczywiście bardzo dużo czyta, ma też taki szczególny, dobrze wie, o co jej chodzi w literaturze, znaczy szuka określonych rzeczy. Natomiast chciałabym pokazać jej chociaż jeden z tych tomów, żeby przeczytała i takim okiem współczesnej dziewczyny przeczytała i ze mną pogadała na ten temat. Strasznie czekam. Naprawdę czekam intensywnie na tą chwilę. Jestem ciekawa, co Basia powie. Bo ja na przykład się spotkałem z takimi, ale to opinie są gdzieś tam zasłyszane albo przeczytane, bo gdzieś tam widziałem jakieś omówienia albo jakieś właśnie opinie, że ktoś przeczytał po latach, a kiedyś czytał i gdzieś ma inną perspektywę, że to takie jest bardzo konserwatywne, z dzisiejszej perspektywy i tak dalej, i to, że to niedobrze, i, wiesz, ale to z drugiej strony też jest trochę bez sensu moim zdaniem, żeby na przykład dzisiaj wyrzekać, jaki to, co już w ogóle jest trochę absurdalne. Roald Dahl. nawet nie Roald Dahl, któremu już pozmieniali tam wszystko i Agaty Christie też pozmieniali. Tak. Ale to jest osobna w ogóle kwestia. Ale nie, myślę na przykład, wiesz, o dyskusjach o serialu Przyjaciele, no, który jest w ogóle super serialem i teraz nagle uchodzi za jakąś straszną w ogóle przerażającą wsteczną rzecz, remotę, wsteczną, tak. A to w ogóle jest jakiś, no jednak absurd, żeby tak patrzeć z kolei przez takie skrajnie ideologiczne okulary na wszystko, no. Zwłaszcza na literaturę. Poza tym właśnie no wszystko odbywa się w jakimś kontekście, który możemy też próbować tłumaczyć. Tak, no wszystko się zmienia, a to jest obraz jakiegoś momentu. Na pewno w bardzo podobny sposób jak życie rodziny Borejków wyglądało życie wielu dziewcząt w moim wieku w tamtym czasie. I z dużym zaciekawieniem po to znowu sięgnęłam, odczuwając całe spektrum emocji. I były one właśnie różne, jak to w spektrum. Natomiast uważam, że jest to cenne dla mnie. Dla mnie było to cenne doświadczenie powrotu też do jakiejś starej siebie na chwilę. Trochę taka Magdalenka ta książka, te książki, bo to przecież jest cała seria. Także to no lubię też wracać do tych starych rzeczy. Lubię oglądać też stare ilustracje. Nie wiem, czy państwo tak macie, czy ty tak masz, ale dla mnie przyjrzenie się starym ilustracjom, które właśnie zdałam tak dobrze na wylot, bo czytałam te książki w kółko, dla mnie spojrzenie na starą ilustrację jest też jak smak Magdalenki. Ja po prostu przenoszę się absolutnie w czasie. Absolutnie mam to samo. Tak. Silne, prawda? To jest tak głęboko gdzieś w nas. Właśnie te wszystkie Szancery, te Olgi Siemaszko, Bohdan Butenko, no jakby mogę tutaj pewnie jeszcze nad wieloma zastanowić się nazwiskami, ale one niosą w sobie nasze życie, przeszłość, kontekst, w którym czytaliśmy te książki, miejsca, nie wiem, wakacyjna ławka po prostu pod domem dziadków, no wow, kocham to, naprawdę, o Boże. Tak, tak, to prawda, ale masz rację, słuchaj, to rzeczywiście dobrze, że o tym powiedziałaś, bo tak nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale ja dokładnie mam to samo, że jakiś, wiesz, obrazek albo fragment, albo stare wydanie, wiesz, które miałem w rękach jako dziecko, które czytałem, wiesz, natychmiast we mnie wyzwala feerię emocji i wspomnień, a już nie mówię o tych książkach, które tam są wciąż na przykład u mojej mamy, moich takich lekturach wczesnych, dziecięcych, które jak biorę do ręki, to też mi wszystko, na przykład Niziurski był dla mnie taką też postacią, pewnie jak dla ciebie mu się robi. Niziurski również, podobnie jak Bachdaj, którego też znam. No, Bachdaj też, pewnie. Na wylot uwielbiałam to. Jest też coś magicznego w tym, że książki, stare swoje książki przekazujesz następnemu pokoleniu, bo muszę powiedzieć, że kiedy oboje moje dzieci czytali Filonka bez ogonka, którego dostałam. O, Filonek bez ogonka, wspaniała tak. Książka, wspaniała. Szwedzka książka o kotku. Jest na tej książce, która już jest taka potwornie zniszczona, jest napisane ręką mojej mamy, że to jest książeczka, którą dostaję od moich rodziców z okazji 5 urodzin. I no to jest jakieś tak nieprawdopodobnie cudowna sztafeta emocji. Też ta książka bardzo się moim dzieciom podobała, tak jak i mnie. Nie wiem, jest to jakaś magia. Jest naprawdę, czytanie jest magią. Czytanie to awantura, ale taka wspaniała. Tak. A komiksy? Czytywałaś komiksy? Czytywałam komiksy, bo w komiksy zaczytywał się mój brat,
który po prostu gromadził pasjami zarówno Batmany, Torgale, Schninkle i jakieś inne serie. Schninkiel to był tylko dla dorosłych. No właśnie. Ale to też właśnie korzystaliśmy z jakiejś takiej niewiedzy rodziców, którzy po prostu widzieli komiks, to myśleli, że jest dla dzieci. Co zresztą powtarza się i w dzisiejszych czasach. Mam wrażenie, że wielu rodziców nakupiło swoim dzieciom mangi, nie wiedząc, co się kryje między tymi okładkami. Bo to jakieś takie kolorowe, rysunkowe to na pewno dla dzieci. No otóż niekoniecznie. Ale tak, komiksy też czytaliśmy i mam dużą sympatię do komiksów po dzień dzisiejszy. Kupuję komiksy sobie, dzieciakom. Lubię to, po prostu lubię tę formę. Uważam, że to są naprawdę też czasami nieprawdopodobnie wartościowe rzeczy. Piękne kreski. No tak, komiks stoi wysoko. Ja pamiętam Kapitana Żbika na przykład, no, jak też czytałem też. No. Oprócz tych, które wymieniłaś, ale Kapitan Żbik był niesamowity zupełnie. Tam nawet Grzegorz Rosiński przez pewien czas tego Żbika rysował. Są jakieś takie... A tego nie wiedziałam. Tak, tak. Są jakieś też zeszyty jego autorstwa. Nie byłem akurat fanem, pamiętam wtedy, jako dziecko jeszcze bardzo takie małe, bo to jak miałem, nie wiem, jakaś wczesna podstawówka, jak w tych Żbikach się zaczytywałem, no, tak. Ale tak, tak, to też było niezłe i to oczywiście miało swoje funkcje propagandowe, wiesz. Oczywiście, ale... oczywiście. No potem w latach 90. to już w ogóle było jakieś takie Eldorado komiksowe, ale też dużo strasznego chłamu się pojawiło oczywiście. Tak. No ale nie przeszkadzało nam to czytać tego wszystkiego. Kaczory, Donaldy, prawda? Ale też no, wspaniałe rzeczy, bo pojawił się wreszcie jakoś tak dostępny Asterix z Obelixem, te wszystkie francuskie czy belgijskie komiksy, ten i tak. Zorientowaliśmy się, że istnieje pewne podobieństwo Kajka i Kokosza jednak do Asterixa. Że to nie jest takie totalnie oryginalne, chociaż ja akurat jestem wielkim fanem Kajka i Kokosza. Ja też bardzo lubię. No ale poczekaj, bo mieliśmy jeszcze tego Kleksa, mieliśmy Antresolkę, profesorka Nerwosolka. Nerwosolka, tak. Tadeusz Baranowski, niesamowity. Co za psychodelia w ogóle, wiesz, ta Antresolka, profesorka Nerwosolka. Ale wiesz co, to działa. Moje dziecko starsze kupiło sobie na którychś targów książki Antresolkę i potem kazało dokupić kolejne tomy, bo rzeczywiście to jest tak pojechane, że działa także dzisiaj na tą przebodźcowaną młodzież XXI wieku. Także mi się wydaje, że to nawet teraz jest jakieś takie bardziej wiesz, aktualne i też bardziej wpisujące się w ogóle w to, co dookoła, bo wtedy to jednak było jak z jakiejś innej rzeczywistości zupełnie, a dzisiaj no to bardzo jest... Po prostu pasuje. Tak, 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 dokładnie. Bardzo Państwu polecam. Słuchaj, a może coś na koniec naszej rozmowy z Twojej oferty wydawniczej chciałabyś zarekomendować? Oczywiście. Od razu mówię, że nie mamy żadnej umowy. Ja tu nie w ogóle mamy. Nie podpisuję nigdy żadnych umów, tylko rekomenduję to, co tutaj z serca płynie. Natomiast, no właśnie, jak już Cię tutaj gościmy, no to może... Coś ciekawego chciałabyś Państwu polecić, co się ukazało? Dobrze, to może najpierw coś dla przyjemności, takiej właśnie czystej przyjemności czytelniczej. Chciałabym polecić Państwu książkę, która się właśnie ukazała w czerwcu. Książkę Macieja Marcisza, która nosi tytuł Znaki Zodiaku. Jest absolutnie przewspaniałą, również smutno-śmieszną historią, będącą obrazem pokolenia nieco młodszego ode mnie, takich prawdziwych milenialsów, bo ja podobno jestem tak zwanym geriatrycznym milenialsem, jako osoba urodzona w 81 roku, ale powiedzmy pokolenia o kilka lat młodszego ode mnie, czyli ludzi właśnie w okolicach między 30 a 40, którzy odkrywają prawdę o sobie i o swojej tożsamości, będąc po prostu tym, kim jesteśmy bardzo często już, z tymi ludźmi z bogatej północy. Jest to ciekawa perspektywa, bardzo ciekawe spojrzenie na tu i teraz i na tą wielkomiejską klasę średnią, plus jest to gra z rynkiem wydawniczym również i z tym, jakie są oczekiwania wobec pisarzy, o czym mają dzisiaj pisać, żeby było modnie. Naprawdę nie pożałujecie, bardzo polecam tę książkę. Myślę, że znajdziecie Państwo dużo przyjemności z takiej właśnie wakacyjnej też lektury tej książki.
Chciałabym też polecić wam zbiór opowiadań Grace Paley, Małe ludzkie zawirowania. Myślę, że to nie jest jakoś bardzo szeroko i powszechnie znana nam autorka, ale myślę, że ten zbiór opowiadań zebranych jest naprawdę bardzo, bardzo piękny. Gdybym chciała jeszcze was zachęcić do klasyki, to pamiętajcie, że w Łabę wydajemy cały czas kolejne tomy Nabokowa i naprawdę wszystko można zebrać i przeczytać i cieszyć się tą wspaniałą literaturą. I myślę, że już tak na sam koniec polecę wam Krwawy Kobalt, czyli jeden z najgłośniejszych chyba reportaży, najgłośniejszą książkę. Wstrząsająca rzecz, tak. Tak jest, Krwawy Kobalt, o tym, jak krew Kongijczyków zasila naszą codzienność, Siddharthy Kara. To jest naprawdę książka, po której trudno dojść do siebie, rzeczywiście. Tak. Także ja w ogóle wychodzę z założenia też, że w wakacje powinniśmy czytać te najtrudniejsze książki również. Bardzo dobry koncept, prawda? Tak. Mamy taką jakąś emocjonalną przestrzeń na to, żeby się zmierzyć z trudnymi tematami, więc wcale nie jest tak, że książka na wakacje musi być tylko lekka, łatwa i przyjemna. Nie, przeciwnie. Czasem może być trudna, nieprzyjemna i taka, po której właśnie z trudem dochodzimy do siebie. Pamiętam, że Magdalena Środa nam zawsze mówiła na studiach, że należy na wakacje brać sobie zawsze jednego filozofa całego i go czytać, i że ona na przykład całego Immanuela Kanta kiedyś przeczytała na wakacjach, bardzo mile to wspomina i tak dalej, że bardzo poleca właśnie, żeby tak robić, brać sobie te takie ciężkie też lektury i po prostu... Jestem ewidentnie ze szkoły, pani profesor, tak. Tutaj w tym obszarze na pewno. Można i tak. Można i tak. Nie bójmy się. Nie bójmy się. No a ja oczywiście tutaj polecam Juno Anny Dziewit-Meller. Zdecydowanie proszę po to sięgnąć. To wakacyjna lektura i niewakacyjna też będzie znakomita. Aniu, wielkie dzięki za to spotkanie i za tę rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Było mi szalenie miło, bo że przegadaliśmy 2 godziny. Kiedy tak. To minęło? No właśnie. Proszę Państwa, to jest jak z tym życiem. To jest jak z tym życiem. Nawet się nie zorientujecie, a tu już 2 godziny minęły. To prawda. Jesteśmy już o 2 godziny starsi. Tak. Ale to były bardzo owocnie spędzone 2 godziny, więc bardzo się z tego cieszę. Raz jeszcze ci bardzo dziękuję. No i do usłyszenia, mówię Państwu, w kolejnych odsłonach Skądinąd. Anna Dziewit-Meller Skądinąd gościła. Do usłyszenia. Dziękuję.